Instytutu Pamięci Narodowej i Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Witam bardzo serdecznie na konferencji tu w Kielcach w przystanku Historia. Dziś będziemy mówić o wydarzeniach antyżydowskich z 4 lipca 1946 roku w różnej perspektywie, z perspektywy Izraela, Stanów Zjednoczonych i oczywiście Polski. Proszę Państwa, miło mi Państwa powitać po raz pierwszy tu w przystanku Historia po długiej przerwie. Szczególnie witam wszystkich przybyłych gości, mieszkańców Kielc i osoby zainteresowane historią i tą problematyką. Witam także naszych parlamentarzystów, witam przedstawicieli samorządu, Urzędu Miasta, Urzędu Wojewódzkiego, bo tu widzę, że na sali są. Szczególnie witam środowisko naukowców. Chciałam podkreślić, że wśród nas są także przedstawiciele i pan przewodniczący Solidarności, a mówię o tym dlatego, że Zarząd Regionu Solidarności był tą pierwszą instytucją tu w Kielcach, które od 1981 roku pamięć o tych wydarzeniach czciły i pielęgnowały. Szczególnie zwracam się z podziękowaniami do naszych prelegentów, którzy przyjęli zaproszenie. Będziemy dzisiaj łączyć się online z Izraelem i tam witam serdecznie pana profesora Witolda Mędykowskiego. Witam bardzo serdecznie pana profesora Jakuba Tyszkiewicza z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Witam naszych tu przedstawicieli naukowców, delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, pana doktora Tomasza Domańskiego i pana Mateusza Lisaka. Szczególnie serdecznie witam pana profesora Marka Wierzbickiego, dyrektora Biura Badań Historycznych, który tą dzisiejszą konferencję poprowadzi. Dziękuję jeszcze raz za obecność i życzę Państwu udanej konferencji. Dziękuję, zapraszam. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło poprowadzić dzisiejszą konferencję w imieniu Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Biuro Badań Historycznych to pion naukowy IPN, który zajmuje się badaniami naukowymi dwudziestowiecznej historii Polski w kontekście europejskim, a zwłaszcza wschodnioeuropejskim. Staramy się badać te wydarzenia, te procesy, te zjawiska, które są najważniejsze dla dwudziestowiecznej historii Polski, szczególnie z punktu widzenia licznych wojen, okupacji sowieckiego i komunistycznego zniewolenia i ich wpływu na losy Polaków, a zwłaszcza na walkę o wolność, którą toczyli przez cały wiek XX. Proszę Państwa, stosunki polsko-żydowskie to jeden z najważniejszych tematów, jakimi zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej. Temat niezwykle ważny, po pierwsze z punktu widzenia wielowiekowego życia, wspólnego życia Polaków i Żydów na ziemiach polskich, a również z punktu widzenia historii dwudziestowiecznej, która sama w sobie była bardzo trudna dla polskich obywateli, dla Polaków, dla Żydów, a z drugiej strony też obfitowała w różnego rodzaju konflikty, spory, które do dzisiaj budzą kontrowersje, są różnie interpretowane przez badaczy historyków, a potem przez publicystów, dziennikarzy czy różnego rodzaju uczestników dyskusji publicznej. I w związku z tym chcemy takie właśnie tematy badać w problematyce polsko-żydowskiej. Jednym z najważniejszych jest pogrom kielecki, czy antyżydowskie zajścia, ekscesy w Kielcach 4 lipca 1946
2006 roku. Proszę Państwa, dzisiejsza konferencja jest o tyle specyficzna i interesująca, że chcemy spojrzeć z perspektywy międzynarodowej na pogrom w Kielcach. Chcemy przyjrzeć się, jak reagowała opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, również w Polsce. Chcemy też przyjrzeć się historiografii zagranicznej, jak ona ujmuje ten problem, ten temat, jaki obraz pogromu kieleckiego wyłania się z tych publikacji, które ukazują się poza Polską. I w dniu dzisiejszym mamy czterech prelegentów. Nasza konferencja będzie wyglądać w ten sposób, że najpierw prelegenci wygłoszą swoje referaty, potem będą do nich pytania, będę Państwa pytał o takie bądź bardziej generalne kwestie dotyczące pogromu kieleckiego i stosunków polsko-żydowskich, albo o jakieś konkretne zagadnienia związane z referatami dzisiejszych referentów. Tak jak pani dyrektor, pani naczelnik wspominała, mamy dzisiaj czterech prelegentów, znamienitych gości. Jest z nami pan profesor Witold Mędykowski, który tak naprawdę pochodzi z Lublina, chociaż mieszka w Izraelu i jest doktorem habilitowanym nauk historycznych, również politologiem. W tej chwili pracuje w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie i tam jest kierownikiem jednego z działów archiwalnych. Między innymi napisał takie prace jak W cieniu gigantów, antyżydowskie pogromy w byłej sowieckiej strefie okupacyjnej latem 1941 roku. Z kolei profesor Jakub Tyszkiewicz jest związany z Uniwersytetem Wrocławskim, pochodzi z wrocławskiego środowiska naukowego. Jest to historyk, który specjalizuje się w historii najnowszej, a równocześnie, czy w ramach tej historii, w historii Śląska i stosunkach polsko-amerykańskich. Między innymi napisał dwie ważne prace dotyczące polityki władz amerykańskich wobec Polski za prezydentury Dwighta Eisenhowera i Johna Kennedy'ego. Proszę Państwa, mamy również wśród nas pana doktora Tomasza Domańskiego, pracownika delegatury kieleckiej Instytutu Pamięci Narodowej. Pan doktor Tomasz Domański jest badaczem dziejów II wojny światowej, przede wszystkim tutaj w regionie świętokrzyskim, ale nie tylko. Jest redaktorem wielu prac zbiorowych, pokonferencyjnych, poświęconych bądź problematyce okupacji niemieckiej na tych terenach, bądź stosunkom polsko-żydowskim w XX wieku. W tej chwili przygotowuję monografię dotyczącą ratownictwa Żydów przez Polaków w czasie zagłady Żydów na ziemiach polskich, w czasie II wojny światowej. Równocześnie przygotowuję też rozprawę habilitacyjną na temat procesów policjantów granatowych po II wojnie światowej i ich udziału w realizacji polityki okupacyjnej władz niemieckich. I wreszcie mamy najmłodszego uczestnika dzisiejszej dyskusji, młodego adepta historii, pana Mateusza Lisaka, który jeszcze do niedawna zajmował się historią starożytną, ale teraz zrezygnował z tej historii, czy rezygnuje powoli z tej historii na rzecz dwudziestowiecznej historii Polski. Pan Mateusz Lisak zajmuje się dziejami pogromu kieleckiego, ale również szerzej stosunkami polsko-żydowskimi. Jest bardzo uważnym obserwatorem, wręcz analitykiem międzynarodowych publikacji naukowych, które ukazują się w obrębie tej problematyki. Także teraz poproszę pierwszego z prelegentów. Po każdym z referatów nie będzie pytań, więc będziemy kontynuować wygłaszanie referatów i potem będzie czas też na pytania. Bardzo proszę pana profesora Witolda Mędykowskiego o wygłoszenie referatu pod tytułem Percepcja pogromu kieleckiego i jego wpływ na stosunek Żydów do uchodźców polskich w Palestynie i na forum międzynarodowym. Panie profesorze, zapraszamy.
Tylko mikrofon trzeba, mikrofon włączyć. Prosimy pana profesora, żeby jeszcze raz rozpoczął, bo nie słychać. Może tam trzeba włączyć mikrofon u pana w komputerze. Tak, teraz słychać? Bardzo dobrze. Dziękuję. Jest trochę opóźnienie, ponieważ ze względu na odległość. Uderzające jest to, że po pogromie kieleckim jednym z głównych oskarżonych stali się tak zwani Andersowcy, czyli żołnierze z Armii Polskiej na wschodzie, a później z drugiego korpusu polskiego, który walczy we Włoszech. Żołnierzy Andersa oskarżano o podżeganie i uczestnictwo w pogromie w Kielcach. W raporcie ambasadora USA napisano: sędzia, podsumowując proces o wybuch niepokojów, obwinił ziemian i kapitalistów, którzy sprzeciwiają się reformie rolnej i nacjonalizacji przemysłu. W podsumowaniu wysunięto sugestię, że podziemie i generał Anders podsycają antysemityzm w Polsce. Takich przykładów jest więcej. Generał Władysław Anders był oskarżany przez władze komunistyczne nie tylko o faszyzm, ale też o sprzyjanie nazizmowi. A przecież Anders był jednym z najbardziej zasłużonych polskich dowódców walczących przeciwko Niemcom. Należałoby więc zadać pytanie, dlaczego komuniści w Polsce nie nazywali swoich przeciwników maczkowcami czy sosabowcami? I skąd wzięła się ta zaciekła nienawiść do Andersa? Czy może łączenie Andersa z faszyzmem czy narodowym socjalizmem ma jakieś głębsze korzenie? Wydaje się to być absurdalne z wielu względów. Przecież to Anders wyprowadził ze Związku Sowieckiego kilka tysięcy Żydów, którzy byli w szeregach Wojska Polskiego, a także członków ich rodzin oraz 719 żydowskich sierot i ich opiekunów. Dzieci te oddzielono od armii Andersa w Teheranie i przekazano pod opiekę instytucjom żydowskim. Przybycie dzieci żydowskich to była rzecz niebywała. W okresie Holokaustu, największej zbrodni na Żydach w dziejach ludzkości, podczas straszliwej wojny, w której ginęły miliony ludzi, do Eretz Israel przybyły sieroty żydowskie, uratowane właśnie przez Polaków. Jednak dzieci te nie nazywano dziećmi Andersa, nie nazywano też dziećmi polskimi, lecz nazwano je dziećmi Teheranu, tak jakby przybyły do Teheranu znikąd. Nazywano je tak, bo każdy chciał mieć jakiś sukces, a zwłaszcza instytucje żydowskie w Palestynie, więc ten sukces nie byłby pełny, gdyby przynależał do kogoś innego. Ale wraz z Andersem przybyli do Palestyny żołnierze pochodzenia żydowskiego. Wtedy instytucje żydowskie rozpoczęły silną kampanię propagandową, zachęcając żołnierzy do dezercji. Nie wszyscy się na to zdecydowali. Niektórzy, tak jak Menachem Begin, załatwili sprawę honorowo, prosząc o zwolnienie z wojska. Nie było to łatwe, gdyż zwolnienie z armii oznaczało nielegalną emigrację do Palestyny, zwalczaną przez Brytyjczyków. Tak więc Begin został zwolniony, pozostawił swoją broń i dopiero wtedy zaczął działalność podziemną w Irgunie, czyli żydowskiej organizacji wojskowej. W sumie zdezerterowało bądź opuściło szeregi Wojska Polskiego w Palestynie około 3000 Żydów. Wielu z nich zaangażowało się w działalność żydowskich organizacji podziemnych, takich jak Haganah, Irgun, Lechi. Ale był też proces odwrotny. Na przykład Julian Buzgang, uczeń gimnazjum polskiego w Palestynie, pochodzący ze Lwowa, wraz z kolegami zgłosił się na ochotnika do Wojska Polskiego i uczestniczył w kampanii włoskiej. W armii Andersa pozostało ponad 1000 żydowskich żołnierzy, w tym także kobiety. Jedna z nich, Irena Karkinowska, pisała: nawet mnie zaproponowano przejście do innej grupy, ale uważałam, że pewna lojalność obowiązuje i że w ten sposób mogę przyczynić się do zniszczenia Niemiec. Chociaż byłam tylko małym pionkiem. Postanowiłam zostać w armii do końca. Sprawa nieprzyjęcia do wojska części kandydatów Żydów w Związku Sowieckim rozpoczęła też proces dyfamacji generała Andersa. Zaczęto oskarżać go o antysemityzm, podobnie jak wielu innych polskich oficerów. Jednak do armii przeniknęli również sowieccy agenci, z których przynajmniej część zidentyfikowano. Mieli oni za zadanie śledzenie antysowieckiej działalności, szczególnie wśród korpusu oficerskiego. Oczywiście nikt nie zadawał pytań,
takich jak dlaczego dobry Stalin nie pozwolił Żydom na emigrację ze Związku Sowieckiego? Czy do tego była potrzebna armia polska? Jednak odpowiedź jest prosta. Ani Brytyjczycy, ani Amerykanie nie byli zainteresowani przyjmowaniem uchodźców żydowskich w 1942 czy w 1943 roku. To armia Andersa okazała się jedynym z kanałów umożliwiających, przepraszam, jednym, jeśli nie jedynym, a w zasadzie jedynym z kanałów umożliwiających emigrację do Palestyny. Jest jeszcze inny aspekt, niezwykle ważny. W późniejszym okresie walki o niepodległość Izraela po zakończeniu kampanii włoskiej wielu żołnierzy Andersa przybyło do Palestyny. W sumie do początku walk żydowsko-arabskich w Palestynie w listopadzie 1947 roku w szeregach żydowskich organizacji zbrojnych znalazło się co najmniej 3,5 tysiąca byłych żołnierzy armii Andersa, którzy stanowili około 1 trzeciej wszystkich wyszkolonych wojskowo bojowników żydowskich, których w tym czasie było około 10 tysięcy. Do tego należałoby doliczyć co najmniej kilkuset, którzy przeszli kursy wojskowe w Andrychowie organizowane przez Bejtar w 1938 roku. Można ocenić, że pomiędzy 30 a 40% wyszkolonych wojskowo bojowników żydowskich zostało właśnie wyszkolonych w Wojsku Polskim. Wśród nich było kilkudziesięciu lekarzy i pielęgniarek, którzy zdobyli doświadczenie z dziedziny medycyny wojskowej na froncie włoskim. Żydzi w Wojsku Polskim przechodzili też szkolenie w wielu specjalnościach wymagających ciężkiego sprzętu wojskowego, takiego jak artylerii, obsługi moździerzy, samochodów opancerzonych, czołgów, a także z dziedziny łączności, mechaniki, szkolenia saperskiego, taktyki strzelania z różnych rodzajów broni oraz ćwiczenia w walkach w terenie górskim czy pustynnym. Jednakże dla komunistów, jak też dla niektórych Żydów, ten wkład Andersa starano się zdeprecjonować na wszelkie sposoby. Wpływanie Andersa na Polskę było postrzegane niejednoznacznie. W maju 1946 roku na Kongresie Żydów Polskich w Paryżu, zwołanym pod patronatem Światowej Federacji Żydów Polskich, jej prezydent Józef Tenenbaum stwierdził, głównym winowajcą mordów na Żydach w Polsce jest generał Anders. Dalej twierdził, że to on wysyła emisariuszy do Polski, aby wszczynali oni niepokoje przeciwko demokratycznemu rządowi. Jednocześnie zachęcali do krwawych mordów przeciwko ostatnim ocalałym Żydom. Ta kampania oszczerstw była związana również z tym, że w dniu 5 lipca 1945 roku mocarstwa zachodnie uznały tymczasowy rząd jedności narodowej powstały w Polsce. Stawiało to polskie siły zbrojne na zachodzie w bardzo trudnej sytuacji. Rząd polski domagał się likwidacji PSZ i powrotu żołnierzy i oficerów do kraju. Na ogólną liczbę około 250 tysięcy żołnierzy PSZ na zachodzie, do Polski wróciło około 105 tysięcy. Propaganda skierowana przeciwko tym żołnierzom była dla nich wielką krzywdą, zwłaszcza tych, którzy przez lata przebywali na Bliskim Wschodzie, w Palestynie, wraz z żołnierzami Żydami i ludności żydowskiej. Polscy żołnierze bywali w Palestynie praktycznie nie przez brygadę strzelców z Syrii do Palestyny. Wtedy polscy żołnierze byli tam witani przez Żydów bardzo serdecznie. Jeden z żołnierzy opisał spotkanie w Tel Awiwie z polskim Żydem w języku, wszędzie mogłem się porozumieć po polskim. Gdy pewnego razu chciałem kupić koszulę, wszedłem do sklepu i zapytałem: Do you have a shirt? Kupiec Żyd, uważony, odpowiedział mi w mniośle: Panie poczciku, mów. Jednak panie profesorze, słabo słyszymy pana. Poczekajmy chwileczkę. Większość żydowskich. Proszę sprawdzić, panie profesorze, łącza, bo może jakiś problem jest, bo przerywa nam sygnał. Jeśli jest wszystko w porządku, proszę kontynuować. Tak. Jednak zmiany stosunku do Polaków
twórczość żydowskich działaczy, polityków, ale socjalistycznych, rewizjoniści, żabotniejszych. Pomimo braku wiedzy na temat stosunków panujących w Związku Sowieckim, kraj ten był symbolem tego lepszego społeczeństwa przez żołnierzy Żydów z Rzymi Polski. Wydawały się mieszkańców Iszuwu, a zwłaszcza lewicowym kibucnikom, wymysłami, których celem było oczernianie komunistycznego kraju i rozpowszechnianie sowieckiej propagandy na Kaszą, Poalesy, Jon i innych. Kłótnie i burzliwe dyskusje na ten temat odbywały się w kibucach przyjmujących żołnierzy polską. Spotkanie z Żydami, z mieszkańcami Jandersa, Amina, miejscowych polityków, części socjalistów, zadufanych w sobie i we własną siłę. Tu rządzili dwudziestokilkoletni chłopcy z Palmachu, patrzący z pogardą na pokrytych kurzem i spalonych od słońca pustyni żołnierzy. To także dlatego żołnierze Żydzi z armii Jandersa nigdy nie stali się tą, a w wojnie od niepodległości szefem sztabu został zaledwie pięcioletni. Wizyty w kibucach nie zawsze kończyły się w dobrej atmosferze, zwłaszcza gdy poruszano kwestie polityczne. Byli, to znaczy kibuceni, czerwonym tyranem, nazywanym ojcem narodów i słońcem świata. Ludzie ci nie przyjmowali do wiadomości, że Stalin przeobraził sowiecką Rosję w największe więzienie na świecie, w którym uwięziono około 20 milionów ludzi, a wielu z nich zesłano do obozów pracy. Koniec cytatu. Po opuszczeniu Palestyny przez II Korpus Polski nadal pozostawała tam liczna społeczność polskich uchodźców nieżydów. Część Polaków w Palestynie współpracowała z organizacjami żydowskimi. Jedną z najbardziej zasłużonych była tak zwana księżniczka Irgunu, Teresa Lipkowska, a także Witold Hulanicki, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Jerozolimie w latach 37-40. Polska społeczność na obczyźnie znalazła się po zakończeniu wojny na rozstajnych drogach. Zarówno cywile, jak i żołnierze stanęli przed wyborem powrotu do kraju lub budowy nowego życia na obu. Jednak Polacy w Palestynie znaleźli się w matni. Zbliżała się wojna domowa, możliwości integracji były ograniczone, jeszcze pozostawanie w Palestynie coraz trudniejsze. Wraz z uznaniem tym jedności narodowej władze brytyjskie pospieszyły się z przekazaniem konsulatów polskiej własności w Palestynie. Te z kolei rozpoczęły intensywne działanie w celu nawiązania stosunków z Żydami w Palestynie, a zwłaszcza komunistami i socjalistami. Łączyły ich zresztą więzi z przedwojennej działalności w KPP, ZW, Wojsku Polskim. Pierwszym przedstawicielem władz komunistycznych w Palestynie został Romuald Gadomski, prominent przedwojenny komunista, jeden z agentów Kominternu, który do armii Jandersa, a wraz z nią do Palestyny, gdzie został aresztowany. Przebywał w września 3 do grudnia 44. Kiedy Brytyjczycy wycofali akredytację mu przedstawicielowi w Palestynie, reprezentującym rząd emigracyjny, nowym konsulem polskim w Tel Awiwie został właśnie Romuald Gadomski. Później pracował w MBP. Pod koniec wojny sami Żydzi w Palestynie musieli się znaleźć w nowej rzeczywistości. Powrót do Polski dla wielu przestał być możliwy. Ze względu na zagładę Żydów, zniszczenie wspólnot wymordowanych, przebywali w Związku Sowieckim, na własnej skórze doświadczyli wywózki na Sybirię, do łagrów, głód, prześladowania i nie mieli ochronnej Polski. W większości Żydów Polka była jej cmentarzem, nie chciał żyć na tym cmentarzu i budować na nim swoją przyszłość. Wojna domowa, która toczyła się w Polsce, zabójstwa i dyktatura komunistów sprawiły, że Polska nie była już żadnym wyborem. Tak, czy pan mnie słyszy, panie profesorze? Bo
My tutaj pana bardzo słabo słyszymy. Czy byłaby możliwość, żeby nie wiem, pan sprawdził w ogóle połączenie, nie wiem, słuchawek do komputera, bo być może to jest powód tego, że coś tutaj przerywa nam na łączach. To może na sekundę. No, jest. Panie profesorze, niech pan się nie rusza w czasie mówienia, bo być może dlatego są zakłócenia. Zakłócenia, o i teraz. Tak, chwileczkę, poczekajmy chwileczkę. Jest, no, tak. To tylko jest urządzenie techniczne. Teraz lepiej. Panie profesorze, prosimy o włączenie kamery. Kamera jest włączona. O, teraz tak. Ale teraz nie słyszymy pana. Teraz lepiej? Panie profesorze, może spróbujmy po prostu bez kamery sam głos, żebyśmy pana dobrze słyszeli. Teraz jest dobrze, teraz jest okej, okay, tak, teraz jest okej. Okay. Proszę, proszę mówić. Być może odgrywa jakoś. Więc Polska dla wielu nie wyborem. Pomimo to Żydzi woleli alians sami otrzymać pomoc i ochronę. Komuniści byli władzą realną, a tylko władza realna może być partnerem do dyskusji. Polscy żołnierze w Europie Zachodniej stali się nikomu niepotrzebni. Mieli swoje cen własnego państwa w Palestynie. Wspólne drogi Polaków i Żydów musiały się rozejść. Pomimo potężnego wkładu Polaków w walkę z Niemcami, 250 tysięcy polskich żołnierzy na Zachodzie zostało rzuconych na pastwę losu. Podobny los podzielili polscy uchodźcy. Ponieważ w Palestynie głównym wrogiem Żydów w walce o niepodległość stali się Brytyjczycy, którzy blokowali eksodus Żydów z Europy przez cały okres wojny i Holokaustu. Niektóre organizacje żydowskie szukały porozumienia ze Związkiem Sowieckim. Ponadto, aby doprowadzić do zakończenia mandackiego w Palestynie, należało zadbać o poparcie tak zwanego bloku słowiańskiego na forum. Dzięki temu rząd komunistyczny w Warszawie zyskiwał wiele sympatii wśród Żydów. Polacy związani z rządem w Londynie stali się czasem. Sowieckich Żydów szukali tylko komuniści, ale także bojownicy Lechi, czyli bojownicy o wolność Izraela. Organizacja wyłamała się z Irgu w 1940 roku i była konglomeratem działaczy o różnych poglądach politycznych, komunistów do nacjonalistów. Jeszcze przed swoją śmiercią w 1942 roku przywódca Lechi, Jair Stern, współpracy z Niemcami przeciwko. Po zakończeniu wojny Lechi szukali wsparcia sowieckiego, a niektórzy działacze byli bez wątpienia agentami sowieckimi. Ogólnie można stwierdzić, że pogrom w Kielcach nie znajdował w prasie palestyńskiego odzwierciedlenia. Pisano o tym szerzej. Zdawano też sobie sprawę z konfliktu wewnętrznego w Polsce i walki o władzę. Jednakże w dniu 22 lipca 1946 roku nastąpił wybuch w południowym skrzydle hotelu King David w Jerozolimie. Mieściły się biury brytyjskiej administracji Palestyny. W wyniku ataku zginęło 91 tych narodowości. Tak był odpowiedzialny pod przywództwem Menachema Begin. Wśród ofiar śmiertelnych było 17. Wydarzenie to wstrząsnęło społecznością żydowską i oddziały wewnętrzne. Jednocześnie władze brytyjskie jeszcze bardziej zaostrzyły środki bezpieczeństwa. Pogrom w Kielcach dla wielu Żydów stał się sygnałem do przyspieszonej ucieczki z Polski wszelkimi możliwymi drogami. Ten eksodus kierował się też drogami nielegalnej emigracji do Palestyny, dla wielu kończąc się na Cyprze, dokąd władze brytyjskie deportowały nielegalnych imigrantów, umieszczając ich w obozach.
Jednak nacisk, jaki wywierali żydowscy uciekinierzy, szczególnie w amerykańskiej strefie okupacyjnej w Niemczech, wymagał rozwiązania problemu. Takim rozwiązaniem miał być podział Palestyny na dwa państwa, arabskie i żydowskie. Głosowanie odbyło się 29 listopada 1947 roku. Natomiast mandat brytyjski miał się zakończyć 15 maja 1948 roku. Jednak już w listopadzie wybuchły pomiędzy Żydami a Arabami walki, które i trwała wojna domowa, aż do opuszczenia przez władze brytyjskie Palestyny. Po tym czasie już nikt nie strzegł granic dawnego mandatu, co z jednej strony umożliwiło dostawy broni i amunicji dla Żydów, z drugiej strony na teren Palestyny wkroczyły kontyngenty wojskowe Jordanii, Egiptu, Syrii, Iraku i Libanu. Polacy przebywający w Palestynie znaleźli się w pułapce. W dniu 26 lutego 1948 roku Szech Badar, obecnie Givat Ram, koło Jerozolimy, został zamordowany były konsul polski Witold Hulanicki oraz dziennikarz Stefan Arnold. Zabójstwa dokonała bojówka Lechi. Hulanicki i Arnold zostali oskarżeni o rabami. Według tych historyków mordu dokonano z komunistycznej inspiracji, gdyż obaj zabici byli antykomunistami. Mordowanie Hulanickiego znalazło szeroki wśród Polaków, którzy po tym wydarzeniu przestali czuć się bezpieczni i zaczęli masowe przeprowadzki z dzielnic żydowskich do arabskich, a później opuszczać kraj. Wydarzenia z lat 45-48 wpłynęły w dużym stopniu na zmianę stosunków polsko-żydowskich. Z jednej strony konflikt wewnętrzny, walka o wybójstwa i pogromy Żydów w Polsce spowodowały masowy eksodus ocalałych i repatriantów w kierunku kraju Izraela. Z kolei żołnierze polscy na Bliskim Wschodzie, których obecność i dokonania były tak ważne, nie byli nikomu potrzebni. Panie profesorze, bo jest jakiś problem z połączeniem. Nie słyszymy pana. Widzimy, a nie słyszymy. Zawiesiło się coś. Gimnazja, szkoły gimnackie, drukarnie i bogate życie kulturalne. Proszę jeszcze tylko dwie minuty i kończymy referat, dobrze? Czy mogę? Podsumowanie. Czy słychać? Nie słychać. Minuta, nawet tak, minuta nawet nie. Tak. Były dobrze zorganizowane społeczność w Palestynie, instytucje, jednak Ziemia Święta nastąpiła Polakami, który stawał się coraz większy. Żydowska Polska tylko czasowo domem dla Żydów, których kolejna kierowała się w 1978 roku, kiedy to po wojnie sześciodniowej Jaruzelski miał czystek w wojsku i milicji, a Gomułka dopełnił reszty. Upadł też wtedy mit komunistów jako obrońców. Jednak nadal Polacy jako naród ponoszą konsekwencje komunistycznej propagandy i odpowiedzialności zbiorowej. Pomimo wielu prób zmiany stosunków na lepsze, nadal jest wiele żalu, poczucia krzywdy, rozgorzeczenia, bólu, pretensji czy nienawiści. Pogrom kielecki był jednym z wielu wydarzeń tej mozaiki, która ukształtowała wzajemne powojenne stosunki, a ludzką tragedię wykorzystano do celów propagandowych i porachunków politycznych. Dziękuję. Szanowni Państwo, teraz referat wygłosi pan profesor doktor habilitowany Jakub Tyszkiewicz na temat pogromu w Kielcach i jego oddźwięku w prasie amerykańskiej w 1946 roku. Panie profesorze, zapraszamy do wygłoszenia referatu. Dzień dobry Państwu. Czy mnie słychać? Tak, bardzo dobrze słychać, ale nie widać. Mam nadzieję, że tak. A już... Nie widać mnie. O, teraz bardzo dobrze widać. Świetnie. Proszę Państwa, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie na tą sesję, niewątpliwie bardzo potrzebną. Ja skupię się w swoim wystąpieniu na głosach opiniotwórczej prasy amerykańskiej, New York Times, Washington Post, Los Angeles Times i Chicago Tribune,
i odbioru pogromu w Kielcach na łamach tej prasy. Te dzienniki ponadregionalne najwięcej miejsca poświęcały zdarzeniom w Kielcach. Przede wszystkim tutaj przodował w tym właśnie nowojorski New York Times i też ze względu na ograniczenia czasowe skupię się w wypowiedzi na przedstawieniu najważniejszych treści pojawiających się w związku z pogromem i jego konsekwencjami, zostawiając kwestię odbioru tych treści może na czas dyskusji nieco później. Oczywiście w pierwszych doniesieniach bezpośrednio po 4 lipca, bazujących na niepotwierdzonych informacjach polskich władz, ogłoszonych dzień po pogromie, zarówno New York Times, jak i Washington Post zgodnie podawały liczbę 26 Żydów zabitych przez Polaków oraz 2 innych osób w czasie zamieszek w Kielcach, chociaż nieoficjalnie informacje pozwalały na stwierdzenie, że liczba zabitych może przekroczyć 50 osób. Uwagę zwracały także wiadomości o atakach uzbrojonych grup na mieszkania Żydów i siedzibę Komitetu Żydowskiego w Kielcach, a także ataki na Żydów w pociągach w regionie kieleckim. Podkreślano również w prasie amerykańskiej, że zamieszki w Kielcach były o takiej sile, że milicja musiała użyć wozów pancernych, aby je zakończyć, a rząd wprowadził godzinę milicyjną w mieście od godziny 20. Warto podkreślić, że informacje zawarte w New York Timesie, jak i Washington Post opierały się przede wszystkim na oficjalnej wypowiedzi generała brygady Wiktora Grosza. Zresztą jego nazwisko oba dzienniki przedstawiały zgodnie jako Grosz, co wydaje się było faktem, że prawdopodobnie korzystały z informacji Polpresu, czyli późniejszego PAP-u, przedstawiając jego pogląd o powiązaniu, a zatem oficjalne o powiązaniu pogromu z zakończonym referendum w Polsce, stwierdzając również, że chuligaństwo, cytuję, w ważnych politycznych momentach w Polsce jest długą, czy ma długą i smutną tradycję. Wobec tego w prasie amerykańskiej winę za atak przypisano, cytuję, elementom faszystowskim, prawdopodobnie członkom nielegalnej organizacji NSZ i był on, przy czym nie rozwijano tego skrótu i był on zapewne centralnie zorganizowany. Interesujące jest, że te informacje bezkrytycznie przyjmował korespondent New York Timesa w Polsce, William Lawrence, znany amerykański dziennikarz i późniejsza osobowość, również telewizyjna. Na marginesie warto podkreślić, że Lawrence był jednym z dziennikarzy zaproszonych do Katynia przez stronę radziecką w 1944 roku. Lorenz otrzymał informację, że władze nie poinformują publicznie w prasie czy w mediach o pogromie następnego dnia, bo mogłoby to doprowadzić do powtórzenia takich incydentów w innych miastach. Zdaniem korespondenta New York Timesa pogrom kielecki, tutaj cytat, był najgorszym antysemickim wybuchem od czasu zajść w Krakowie w październiku 1945 roku, ale wpisywał się też w szereg ataków sił podziemia, które są czy były uważane za jeden z głównych powodów masowej emigracji Żydów z Polski do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Za, cytując, smutny i tragiczny fakt, amerykański korespondent uważał, że wszystkie odcienie opinii politycznej w Warszawie, rozumiem, że z nimi się kontaktował, zgadzają się, że pomimo obecności tylko ułamka przedwojennej ludności żydowskiej w Polsce, obecnie jest więcej antysemityzmu niż dotąd w historii tego, tutaj cytat, tradycyjnie antyżydowskiego kraju. Koniec cytatu, chociaż zarówno zwolennicy obecnych władz, jak i wrogowie zapewniają, że jest on bardziej przyjazny Żydom.
Władze przyznawały się do trudności w rozwiązaniu tego problemu i rzecznicy władz szczerze przyznawali, że Żydzi żyjący w małych miejscowościach nie są bezpieczni. Lorenz także dość bezkrytycznie przytaczał opinię formułowaną przez oficjalne władze, że motywacja pogromu w Kielcach jest podobna do terrorystycznych demonstracji przed i po referendum, którymi rządzący obóz w Polsce się rozprawił. Następnego dnia, 6 lipca, wraz z informacją o wzroście liczby zabitych, zwracano uwagę na przede wszystkim dwie bezpośrednie przyczyny pogromu, jak stwierdzano, mistyfikację. Pierwsza o porwaniu 9-letniego dziecka, które uciekło po 3-dniowym przetrzymywaniu w komitecie żydowskim, a druga, kiedy grupa w mundurach wojskowych, która weszła do siedziby komitetu żydowskiego w Kielcach, obiecała ochronić znajdujące się tam osoby, a następnie po ich wyprowadzeniu wydała je w ręce tłumu. Lorenz dodawał przy tym, że okrutna, bestialska demonstracja, tu znowu cytat, niewątpliwie rozpowszechnionego w Polsce antysemityzmu, jednocześnie pokazywała niezdolność władz do zapewnienia bezpieczeństwa swoim obywatelom niecałe 200 kilometrów od stolicy. Lorenz był w Kielcach, widział ciała zabitych, dodawał, że ponadto 40 Żydów zostało poważnie rannych, a wielu innych poniosło lżejsze obrażenia. Washington Post z kolei więcej miejsca poświęcał osobie chłopca Henryka Błaszczyka, który przyznawał, że uciekł z domu, a nie był porwany i został skłoniony do kłamstwa o rzekomym przetrzymywaniu przez chłopa, który udzielił mu schronienia. I tu Washington Post znowu dość bezkrytycznie przedstawiano opinię władz, że chłop był członkiem zbrojnego podziemia. W tym dzienniku znalazła się również informacja, że 7 Żydów zostało wywleczonych z pociągu i pobitych na śmierć w pobliskiej wsi Piekoszów przez tłum, który krzyczał zabić Żydów. Nawet dość bezrefleksyjnie w Washington Post przytaczano informację, że mężczyzna, który sprowokował pogrom, został zidentyfikowany jako członek armii Władysława Andersa i cytowano słowa jednego z komunistycznych oficerów wojska, który przyleciał do Kielc, że pogrom został zorganizowany przez tą samą grupę z zagranicy, która przeprowadziła pogrom w tym samym miejscu wcześniej, jednak nie wyjaśniano, o jaki pogrom wcześniejszy chodzi i było to jedyne zdanie zacytowane przez dziennik waszyngtoński. Dużo miejsca, niewątpliwie, jeżeli spojrzymy na w tym czasie na prasę amerykańską, zajmowała kwestia żądania polskich władz rządowych i partyjnych o karę śmierci dla prowodyrów pogromu oraz o procesie przed sądem wojskowym. Przytaczano między innymi słowa lidera komunistów w tym czasie, Władysława Gomułki, ale także Ochaba i innych, którzy usiłowali połączyć antysemitów z osobą politycznego oponenta z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stanisława Mikołajczyka, oskarżając go o chęć zepchnięcia kraju w przepaść wojny domowej i anarchii. Niewątpliwie szczególnie New York Times poświęcał dużo miejsca kwestii paniki, jaką ogarnęła ludność żydowska po pogromie w Kielcach i pragnienie opuszczenia przez nich Polski. Stwierdzano, że mimo blokady informacji prowadzonej przez władze, wieści o pogromie błyskawicznie rozpowszechniają się wśród Żydów, pomimo niewielkiej obecności tej tematyki w polskich mass mediach. 48 osób, które przeżyły pogrom, miały tylko jedno pragnienie: chcemy wyjechać z Polski. Tłumy Żydów miały tłoczyć się w hotelu Polonia, starając się o wydanie wizy tranzytowej przez amerykańską strefę do Francji, a także do konsulatu czy ambasady Czechosłowacji, aby przez ten kraj również wyjechać do właśnie Francji, USA czy Palestyny.
cytowano słowa oficera amerykańskiego odpowiedzialnego za program pomocy Żydom przybywającym do amerykańskiej strefy okupacyjnej, który liczył, że w znaczący sposób wzrosną nielegalne przybycia Żydów z Polski. Tutaj dość często na łamach New York Timesa pojawiały się opinie Josepha Tannenbauma, szefa Światowej Amerykańskiej Federacji dla Polskich Żydów, który otwarcie wzywał do stworzenia możliwości przyjazdu 100 tysięcy polskich Żydów do USA i takiej samej liczby do Palestyny w związku ze zwiększającym się antysemityzmem w niektórych krajach Europy Środkowej. Tutaj nawiązując do wypowiedzi mojego poprzednika, interesujące jest, że Tannenbaum otwarcie i bezkrytycznie powtarzał wcześniejsze oskarżenie władz komunistycznych w Polsce, że to generał Anders jest winny wybuchowi antysemityzmu w Polsce, który pochłonął, jak stwierdzał, ponad 1100 istnień żydowskich od zakończenia wojny. I tu też cytat: przy protekcji, wsparciu i subsydiach rządu brytyjskiego. Problem antysemityzmu, stwierdzał dalej Tannenbaum, był zagrożeniem dla świata i powinien być rozpatrzony przez Narody Zjednoczone. Tu wyraźnie widzimy powiązanie aktualnej sytuacji w Palestynie i zachowania Londynu wobec eksodusu Żydów w tym czasie i połączenie tego z optyką prezentowaną przez władze komunistyczne, oskarżającą emigrację polską, symbolizowaną przez generała Andersa, o wybuchy antysemityzmu w Polsce. Tutaj dużo miejsca zajmowało również proces przed sądem wojskowym, omówienie procesu przed sądem wojskowym dość szczegółowe, chociaż zauważano, że tutaj obrońcy bezskutecznie starali się przekonać sąd, że cywile nie powinni być sądzeni przez sąd wojskowy i no, nie pozwolono im na przygotowanie się do obrony. Zauważano, że tutaj władze chcą szybkiego werdyktu i skazania oskarżonych, a jednocześnie rząd komunistyczny będzie poszukiwał możliwości oskarżenia o antysemityzm właściwie wszystkich, którzy są przeciwko obecnej władzy. Ja tu użyłem rząd komunistyczny, ale to stwierdzenie się nie pojawia. Mowa jest o władzach, mowa jest o rządzie, ale nie pojawia się przymiotnik komunistyczny w żadnym wypadku. Przy czym tutaj również zauważano w New York Timesie, że proces stanowi jedyny przypadek w polskiej historii, to jest dość interesujące stwierdzenie, w której osoby uczestniczące w pogromie zostały skazane, w tym kilka osób, na karę śmierci. Stwierdzano nawet, że decyzja rządu, aby wystąpić przeciwko przedstawicielom tłumu w Kielcach, czy zamieszek w Kielcach, była zaskakująca. Podobnie jak tu porównanie dość ciekawe, zaskakujący byłby efektywny proces sądowy członków tłumu, którzy dokonali linczu czarnoskórego w południowych Stanach USA. Władze polskie podjęły takie kroki z powodu, zdaniem New York Timesa, potrzeby pokazania żelaznej ręki w działaniach przeciwko rosnącemu i gwałtownemu antysemityzmowi. Rząd, tu też dodawano, próbował zbić polityczny kapitał z pogromu poprzez zapewnienia, że polityczny oponent, czyli Stanisław Mikołajczyk, a także Kościół katolicki niewystarczająco występują przeciwko antysemityzmowi. Tutaj niewątpliwie przedstawienie pogromu w coraz większym stopniu wiązało się z problematyką antysemityzmu polskiego, do czego niewątpliwie przyczyniła się ocena sytuacji w Polsce dokonana przez prymasa Augusta Chlonda i tu jego słowa, że wzrastający antysemityzm w Polsce wynika, jest skutkiem
także obecności Żydów, którzy zajmują czołowe pozycje w rządzie polskim i chęci do wprowadzenia takiego rodzaju rządu, którego większość Polaków nie chce, no poddana została bardzo mocnej krytyki. Tutaj po raz kolejny pojawiała się wypowiedź Tenenbauma, że tutaj te słowa nie sprzyjają, nie są prawdą, są błędem, bowiem w przedwojennej Polsce Żydów nie dopuszczano do stanowisk rządowych, a antysemityzm rozpowszechniał się po całym kraju. Krytykę słów prymasa pojawiła się także ze strony American Jewish Conference, że nie uspokajają one sytuacji w Polsce, co powinno być pragnieniem każdego duchowego przywódcy w tym kraju, a także nawet cytowano w New York Timesie nowojorską część metodystycznej federacji, która w telegramie do Trumana żądała, by USA zerwały natychmiast dyplomatyczne relacje z Watykanem, których zresztą nie było, w świetle politycznego zaangażowania państwa watykańskiego w ochronę tych, którzy wszczynają pogromy i oskarżają żydowskich urzędników państwowych o morderstwa podsycane przez innych. Światowy Kongres Żydów, również cytowany z kolei, uważał, że w rezultacie tego oświadczenia kardynał Chlon będzie miał trudność w uwolnieniu się od współodpowiedzialności za antyżydowskie akty w przeszłości. Także w Washington Post określano słowa polskiego prymasa jako nieszczęśliwe, burzące jego reputację jako człowieka o szerokich poglądach i humanistów. Kiedy mówi, cytuję tu, że polski antysemityzm jest w dużym stopniu z powodów Żydów, którzy zajmują rządowe stanowiska, do pewnego stopnia usprawiedliwia takie zachowanie, a kreatury, które wczoraj zaczęły nową falę pogromu, też mogą tak pomyśleć. Dopiero w połowie lipca przedstawiono szerzej wątpliwości Stanisława Mikołajczyka, dlaczego pomimo omnipotencji Służby Bezpieczeństwa, tak czujnej wobec Polskiego Stronnictwa Ludowego i innej politycznej opozycji w Polsce, pozwoliła ona na pogrom w Kielcach. Odpowiadając na pytanie, przedstawiano odpowiedź na pytanie dotyczące oświadczenia premiera Osóbki Morawskiego, że Mikołajczyk nie jest przyjacielem Żydów. Wicepremier rządu przypomniał, że jego partia kategorycznie potępiła wydarzenia w Kielcach, niezależnie od tego, kto je inspirował, i właśnie wyraził zdumienie, że tłumy mogły gromadzić się i popełnić przestępstwa przez kilka godzin, bowiem w Kielcach było wiele służby bezpieczeństwa i wojska. Natomiast Mikołajczyk odmówił skomentowania oświadczenia prymasa Chlonda. I tu rzeczywiście przy cytowaniu tej wypowiedzi Mikołajczyka pojawiła się w New York Timesie także opinia, że wszyscy neutralni obserwatorzy, którzy byli w Kielcach, przyznawali, że służba bezpieczeństwa i wojsko nie zadziałało z normalną szybkością i siłą wobec tłumu. W kraju, jak stwierdzano w dzienniku, gdzie strzelanie w celu rozproszenia tłumu było normalnością, nie zdecydowano się ich użyć wobec grupy, która mordowała Żydów, nawet już gdy było wiadome, że wielu z nich zginęło. Także zauważano gwałtowną antykatolicką kampanię władz z powodu oświadczenia prymasa Chlonda, co mogło być, zdaniem komentatora dziennika nowojorskiego, wstępem do dalszych kroków przeciwko Kościołowi, przede wszystkim zabrania mu własności ziemskiej na rzecz reformy rolnej. Niemniej jednak tutaj przeważały raczej negatywne opinie, że pogrom był szokiem dla świata, ale nie w Polsce, gdzie zdaniem New York Timesa antysemityzm wśród Polaków był głęboko zakorzeniony i intensywny, a niektórzy Polacy otwarcie się do niego przyznawali. Tutaj cytowano
kilkunastu wykształconych, stwierdzano, że kilkunastu wykształconych, inteligentnych Polaków miało oznajmić korespondentowi dziennika, że przynajmniej w jednym Hitler miał rację, bo chciał zabić wszystkich Żydów. Przy czym tutaj trzeba przyznać, że prasa amerykańska dostrzegała, że przy ostrym podziale politycznym panującym w tym czasie w Polsce nie można było zachować neutralności. Przyznawano, że grupy lewicowe, jak to określano, miały w swoich szeregach sporą liczbę prominentnych Żydów. Antysemityzm był używany przez niektórych do walki z rządem. Z drugiej strony również zaznaczano, że władze niemal codziennie próbowały przypisać antysemityzm podziemiu reakcyjnemu, polskiemu rządowi na emigracji i połączyć wrogość do Żydów z wicepremierem Mikołajczykiem i PSL. Panie profesorze, prosimy o konkluzję. Prosimy o konkluzję. Oczywiście, no właśnie już kończę. Tutaj podobnie aktualną sytuację w Polsce oceniał Waszyngton Post, przy czym tutaj też widziano tą dychotomię, ale niewątpliwie zaznaczano, że Polska staje twarzą w twarz z okresem chaosu, zamieszania, a nawet możliwością jeszcze bardziej rozległych walk domowych. I już sumując, trzeba wyraźnie podkreślić, że w prasie amerykańskiej z tego okresu przeważały cytaty z oficjalnych wypowiedzi władz komunistycznych. Niewątpliwie negatywnie odnoszono się tutaj do oświadczenia prymasa Hronda w związku z pogromem w Kielcach i tutaj zarówno pogrom kielecki, jak i właśnie inne wypowiedzi służyły do podkreślenia polskiego antysemityzmu, jego obecności w dziejach Polski nie tylko po II wojnie światowej, ale i wcześniej. I te elementy znalazły się również w dyskusji opinii publicznej formułowanej przede wszystkim w Washington Post, ale może więcej będę miał okazję o tym powiedzieć w czasie dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za interesujący referat. Już widzimy z tego referatu, że przekaz medialny na temat pogromu kieleckiego w 1946 roku zależał od bardzo wielu czynników i niestety te przekazy medialne często nie oddawały faktycznego stanu rzeczy, ewentualnie nie prezentowały też głosu wszystkich stron sporu. Chociaż było to oczywiście dosyć zróżnicowane w kraju demokratycznym, jakim były Stany Zjednoczone. Teraz bardzo proszę o wygłoszenie referatu pana Mateusza Lisaka, który opowie nam o obrazie pogromu w Kielcach w świetle wybranej literatury obcojęzycznej. Bardzo proszę, panie Mateusz. Dobrze, słychać mnie? Tak. Ok, dobrze. Dobrze, niestety nie widać prezentacji. Ok. Widać, przetestujmy. Otóż na początku należy stwierdzić, że podstawową różnicą między spojrzeniem polskiej literatury naukowej i nie tylko naukowej, a zagranicznej jest to, iż w Polsce traktuje się pogrom jako pewnego rodzaju fenomen, jako wydarzenie, zjawisko samo w sobie i tak jest badane, podczas gdy za granicą pogrom jest traktowany jako element w procesie, czy element w ciągłości polskiego antysemityzmu, przemocy antyżydowskiej w Polsce, czy też jako ciągłość, czy wręcz podsumowanie, zakończenie historii Żydów w Polsce, historii polskich Żydów. Często także zwraca się uwagę, iż pogrom miał być
szczytem polskiego antysemityzmu i jego najlepszym dowodem. Dochodzimy zatem do sytuacji, w której z perspektywy badaczy zachodnich Polacy byli antysemitami, czego dowodem jest pogrom, a sam pogrom musiał zostać wywołany polskim antysemityzmem, bo Polacy byli antysemitami. Próbując zaś wniknąć głębiej w przyczyny pogromu, za granicą najczęściej przytacza się kwestie takie, iż przede wszystkim Polacy byli antysemitami, następnie iż Polacy wierzyli w mit o judeokomunizmie, wierzyli w mit o żydowskiej konspiracji, światowym spisku, wierzyli w mit, iż Żydzi byli bogaci. Wynikało to także, miało także wynikać ze wzrostu nacjonalizmu Polaków, lęku Polaków przed odzyskiwaniem mienia żydowskiego, lękiem przed tym, że Żydzi dokonują awansu niejako społecznego, przed tym, że przed lęku przed Żydami, którzy mieli przyjechać ze Związku Sowieckiego i przede wszystkim z wiary w mit o mordzie rytualnym. Dopiero w drugiej kolejności przedstawiane są przyczyny natury ogólnej, nie dotyczącej samych Żydów, mianowicie sytuacja społeczno-ekonomiczna ówczesnej Polski, mianowicie zniszczenia, brutalizacja nastrojów, powszechność mordów, kryminalizacja społeczeństwa, a przede wszystkim wprowadzanie siłą nowego ustroju komunistycznego i wszechogarniający terror. Tego typu argumenty wyjaśnienia przedstawiane są dopiero w drugiej kolejności. W pierwszym zaś rzędzie postulowane są te argumenty, które ekskluzywnie mają dotyczyć Żydów, co zresztą nazywa się przez niektórych badaczy spojrzeniem judeocentrycznym. To spojrzenie zostało już zauważone także przez badaczy zagranicznych, którzy zwracają uwagę, iż wynika to z tego, że badaniem relacji polsko-żydowskich zajmują się właśnie badacze relacji polsko-żydowskich, czyli specjaliści od danej mniejszości. Ponieważ mniejszość badana jest przez specjalistę od niej, powoduje to znakomitą pracę empiryczną, ale powoduje także, iż z perspektywy badacza zawsze wydarzenia związane z tą mniejszością są wyjątkowe. Co może utrudniać badania. Tutaj Daniel Blattman zwraca uwagę, iż w przypadku relacji polsko-żydowskich ten problem jest jeszcze bardziej widoczny, ponieważ dotyczy właśnie Żydów i postuluje on, aby zacząć postrzegać powojenne i ogólnie relacje polsko-żydowskie bez pryzmatu zagłady. Jednocześnie zwraca on uwagę, iż jeżeli umieści się mordy dokonywane przez Polaków, Ukraińców, Rosjan, przez kogokolwiek na Żydach, jeżeli umieści się te mordy w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu, w konkretnym tle, nagle okazuje się, że Holokaust jako sposób tłumaczenia i antysemityzm jako sposób tłumaczenia wszystkiego zostaje zdetronizowany i okazuje się, że mordy na Żydach mogły być zwyczajnymi mordami. Tutaj pojawia się właśnie kolejny problem, mianowicie jeżeli zaczniemy dążyć do bardzo dużej, do skrajnej obiektywizacji badań nad mordami, nad przemocą antyżydowską, w jakim stopniu, czy przypadkiem nie pozbawiamy tego cierpienia wyjątkowości. Taki zarzut z pewnością możemy spotkać się z takim zarzutem. Warto także zwrócić uwagę, iż z perspektywy badaczy polskich pogrom w Kielcach nie jest wydarzeniem szczególnie istotnym. W historii powojennej Polski jest to raczej jedno z ważnych wydarzeń, ale przede wszystkim zwraca się uwagę na terror, na wprowadzenie nowego ustroju komunistycznego, na II wojnę światową, na sytuację społeczną, ekonomiczną, polityczną, zaś relacje polsko-żydowskie w kontekście historii Polski nie są na pierwszym miejscu, podobnie jak pogrom. Tymczasem z perspektywy badaczy zagranicznych, którzy zajmują się relacjami polsko-żydowskimi, antysemityzmem czy przemocą antyżydowską, pogrom zyskuje znacznie na znaczeniu. Tutaj można przytoczyć dwa
wyjątkowe przykłady, kiedy próbuje się porównać pogrom w Kielcach w literaturze zagranicznej do jakichś innych mordów. Pierwszym z nich jest już wspomniany we wcześniejszych referatach zamach bombowy w hotelu King David z 22 lipca 1946 roku, w którym wskutek zamachu terrorystycznego żydowskiej bojówki zginęło około 90 osób. Drugim zaś mordem, do którego porównywany jest pogrom, była masakra w Dair Yassin w 1948 roku, 9 kwietnia 1948 roku, w którym ponownie żydowska bojówka dokonuje mordu w Izraelu na cywilnej ludności arabskiej. Szacuje się, że zginęło w tym mordzie od 100 do 250 osób. I autor Johann Buchstein, który dokonuje tego porównania, zwraca uwagę, aby nie dokonywać bezpośredniej korelacji między tymi dwoma wydarzeniami, ale zwraca uwagę, iż także w obu przypadkach, zarówno w przypadku pogromu, jak i w przypadku tej masakry, dokonuje się mitologizacji, racjonalizacji i próby tłumaczenia tych morderczych zachowań. Jedną z głównych rzeczy, które można zauważyć, czytając prace zagraniczne, jest to, iż antysemityzm staje się nieodłączną cechą Polaków. Jest nazywany wręcz endemiczną cechą Polaków, czymś, co zostało wrośnięte w polski sposób myślenia. I ma to także znaczenie odwrotne, mianowicie nie tylko Polacy są antysemitami, ale antysemityzm wręcz staje się cechą polską, co oznacza, że nie trzeba go nawet tłumaczyć, zdaniem części badaczy, a przynajmniej można odnieść takie wrażenie. Próbując wyjaśnić pogrom w Kielcach, próbuje się wskazać, iż Kielce jako miejsce miało być szczególnym skupiskiem antysemitów, miało być gniazdem antysemityzmu z różnych powodów, czy to ze względu na wsparcie opozycji, czy też związanie z PSL-em, ale także ze względu na obecność biskupa Kaczmarka i dosyć dużą religijność czy katolickość mieszkańców Kielc. Z interpretacją, iż antysemityzm był wszechpowszechny w Polsce, pojawia się argument czy twierdzenie, że do pogromu mogło dojść wszędzie, zawsze, niezależnie od okoliczności i żadna prowokacja nie byłaby do tego potrzebna. Jednakże są także badacze, tu na przykład Audrey Kichelewski, która zwraca uwagę, iż jeżeli spojrzymy na przemoc antyżydowską w Polsce jako całość i spojrzymy na liczby, okazuje się, że liczba zamordowanych Żydów w Polsce przez Polaków wynosi 500, 1000, 2000 i autorka zwraca uwagę, że tak naprawdę ta liczba jest mała. Istotna z perspektywy samej mniejszości żydowskiej w Polsce, ale w kategoriach liczby względnych jest to dziwnie mała liczba, co każe nam się zastanowić, czy jeżeli uznamy antysemityzm jako zjawisko powszechne, czy nie powinna ta liczba być większa, a przede wszystkim, czy w takim kontekście, dlaczego pogrom w Kielcach jako największy pogrom w historii powojennej Polski, dlaczego w tym największym, najbardziej symbolicznym pogromie jest tak wiele wątpliwości. Kolejnym aspektem, który bardzo często występuje w literaturze zagranicznej omawiającą przemoc i polską wobec Żydów i pogrom kielecki, jest postawa Kościoła. Tutaj, jak już zostało wspomniane we wcześniejszych referatach, bardzo słynna i wpływowa stała się wypowiedź Augusta Hlonda. Najczęściej przytacza się ją w skrócie i wskazuje się, iż zdaniem prymasa Hlonda Żydzi sami są sobie winni tego, że zostali napadnięci, ponieważ zajmują wysokie stanowiska. Najczęściej jest to prezentowane właśnie w ten sposób. Jedynie Brian Porter Sugrz zwraca uwagę, iż z jednej strony przytacza się wypowiedź Augusta Hlonda właśnie w kontekście dowodzenia antysemityzmu, z drugiej zaś strony przytacza się, czy polscy badacze przytaczają twierdzenie Augusta Hlonda, iż nie należy mordować kogokolwiek jako argument za tym, że nie był antysemitą, ponieważ był przeciwnikiem jakiejkolwiek
przemocy. Idąc zaś dalej, jeśli chodzi o opisywanie postawy Kościoła w kontekście pogromu, zwraca się uwagę na to, czy Kościół mógł zapobiec pogromowi. Wskazuje się, iż środowiska żydowskie kilkukrotnie próbowały uzyskać wsparcie ze strony Kościoła katolickiego w postaci odezwy czy wypowiedzi publicznej negującej mit rytualny czy piętnujące mordowanie, dokonywanie mordów na Żydach, dokonywanie jakichkolwiek aktów antysemickich. Uważa się, że skoro do pogromu doszło, oznacza to, iż działania Kościoła były niewystarczające, a zatem jest on współwinny temu, że do pogromu w ogóle doszło. Idąc zaś dalej, zadaje się pytanie, czy dlaczego Kościół nie zatrzymał, czy też hierarchowie kościelni, dlaczego nie powstrzymali pogromu. I tutaj można to rozumieć dwojako. Można to rozumieć, iż badacze zagraniczni często nie znają materiałów źródłowych dotyczących pogromu czy też literatury, skutkiem czego nie wiedzą, iż była próba zatrzymania pogromu przez księży, jednak nie zostali oni wpuszczeni na planty. Albo też można to rozumieć tak, iż Kościół nie skutecznie próbował zatrzymać pogrom. Więcej jednak uwagi poświęca się temu, co się stało po pogromie. Bardzo często porównuje się postawy czy to biskupa Kaczmarka, biskupa Wyszyńskiego w owym czasie, czy prymasa Klonda, postawia biskupa Kubiny, który jako jedyny, jako biskup częstochowski, zdecydował się na współpracę z władzami komunistycznymi i na stosowanie wspólnej odezwy potępiającej mordy na Żydach. Jednocześnie nie informuje się o tym, że dokonywano manipulacji wypowiedziami hierarchów kościelnych, że manipulowano próbami dokonywania wspólnych odezw i nie wspomina się o tym, iż Kościół także był represjonowany. Wręcz można znaleźć w niektórych pracach twierdzenia, iż Kościół w owym czasie i komuniści byli strategicznymi sojusznikami, których wspólnym interesem było odzyskiwanie czy też pozyskiwanie majątków na ziemiach, tak zwanych ziemiach odzyskanych. Zarzuca się przede wszystkim polskiemu kościołowi, iż choć potępia on mordy jako zbrodnie, to nigdy nie wystąpił w obronie Żydów jako Żydów, a jedynie Żydów jako ludzi. No można to rozumieć, iż dla środowiska żydowskiego była to niewystarczająca ochrona, ale doszukuje się w tym antysemityzmu polskich hierarchów, a także ignorancji. Tutaj przytacza się wypowiedź biskupa Wyszyńskiego, w której wykazuje on poniekąd wiarę w mordy rytualne. Przytacza się właśnie w tym kontekście tę wypowiedź, podobnie jak inne mające świadczyć właśnie o antysemityzmie polskiego kleru. Tak jak wspomniałem, próbując zrozumieć, dlaczego Kościół nie stanął w obronie Żydów jako Żydów, przytacza się najczęściej antysemityzm polskiego, przepraszam, polskiego kleru i zadaje się pytanie, czy Kościół w takim przypadku jest odpowiedzialny za pogrom, czy jest współodpowiedzialny za pogrom, jeśli tak, to w jakim stopniu. Kilku badaczy zwraca uwagę zaś, iż Kościół nie mógł niejako traktować Żydów specjalnie, tylko musiał ich bronić jako ludzi, nie jako Żydów, ze względu na to, że mogłoby to się odbić na jego popularności, co także ma świadczyć o antysemityzmie Kościoła katolickiego w Polsce. Choć zwraca się także uwagę, iż tak naprawdę Żydzi nie stanowili z perspektywy Kościoła żadnej istotnej kwestii, zwłaszcza w ówczesnych realiach społeczno-ekonomiczno-politycznych. Bardzo ciekawe jest twierdzenie Michaela Fleminga, który zwraca uwagę, że jeżeli uznamy, że Kościół jest odpowiedzialny za pogrom, ponieważ
zachował bierność, czy też niewystarczającą skuteczność w swoich działaniach, choć jednocześnie potępia antysemityzm, to należałoby podobną odpowiedzialność przypisać władzom amerykańskim i brytyjskim, które z jednej strony potępiały jakąkolwiek przemoc, zwłaszcza wobec mniejszości niemieckiej, z drugiej jednak strony popierały plany sowieckie wobec uczynienia Polski krajem monoetnicznym. To, co jest również bardzo widoczne w badaniach zagranicznych, to niewikłanie się w szczegóły dotyczące pogromu. Tak jak wcześniej wspomniałem, jeżeli uzna się antysemityzm za cechę typowo polską i uzna się jego powszechność, wtedy badania szczegółowe wydają się z perspektywy badaczy zagranicznych zbędne. Stąd z przebadanych przeze mnie prac zagranicznych warto zauważyć, że prawie w ogóle nie jest omawiana kwestia tego, gdzie przebywał Henryk w dniach 1 i 3 lipca 1946 roku, choć można, wydaje się, że kwestia ta jest kluczowa. Jeżeli już przytacza się jakąkolwiek propozycję, co się wydarzyło, przytacza się tylko i wyłącznie wersję o podróży Henryka Błaszczyka do Pielaków, przy czym nie opisuje się wątpliwości związanych z tą teorią. Po pogromie zaś nie zwraca się uwagi na to, jak selektywne były aresztowania ludzi związanych z pogromem, iż nie wspomina się o tym, iż Henryk przez pół roku przebywał w więzieniu z niewiadomego powodu. Zwraca się za to najczęściej uwagę na sąd, który miał miejsce po pogromie, jednakże nie pokazuje się tego jako sądu pokazowego i nie wskazuje się na wątpliwości związane z całym tym procesem, wręcz odwrotnie. Najczęściej prezentuje się go jako przykład skutecznej walki z antysemityzmem i sąd ten ma być dowodem na to, iż władze komunistyczne nie będą tolerować antysemityzmu i są zdecydowane te działania antyżydowskie, jakiekolwiek działania antyżydowskie karać. Za największą wadę, jeśli chodzi o badania szczegółowe nad pogromem w literaturze obcojęzycznej, uważam to, że nie ma nawet najmniejszej zgody co do tego, jaka była liczba ofiar. Tutaj przytacza się liczby od 37 do 47 Żydów, przy czym część autorów wskazuje nie na śmierć nie tylko Żydów, ale na śmierć ludzi lub ofiar. I jest to o tyle istotne, że tylko jeden znaleziony przeze mnie autor wspomniał, iż w pogromie w Kielcach zginęli także Polacy, co także pokazuje, jaka jest percepcja badaczy zagranicznych, którzy zorientowani są niemalże wyłącznie na doświadczenie żydowskie. Kolejnym z często występujących motywów w kontekście pogromu w Kielcach jest postulat o tym, iż władza komunistyczna w roku 1946 była za słaba, żeby móc skutecznie przeciwstawić się Motłochowi, żeby być w stanie skutecznie zwalczyć antysemityzm. W tym przypadku próbuje się nawet usprawiedliwiać władzę tym, iż społeczeństwo polskie jako domyślnie antysemickie nie mogłoby popierać władzy, która wspiera Żydów. Stąd uznaje się, że niejako komuniści nie mogli mieć poparcia, mogliby je mieć, gdyby Polacy nie byli antysemitami. Wskazuje się także na niewystarczającą liczbę oddziałów, wojsk, na ogólną słabość nie tylko ustroju, ale także aparatu represji w 1946 roku. Nie wspomina się w tym kontekście za to skuteczności władz komunistycznych 30 czerwca 1946 roku w kontekście referendum. Znikają także niemal całkowicie wojska sowieckie z badań. Tutaj tylko króciutko. Bardzo ważnym wątkiem związanym z pogromem jest to, że badacze zagraniczni mieli bardzo ograniczony dostęp do źródeł. Pierwszym z nich, jak to zostało wspomniane, były źródła oficjalne, czyli komunistyczne. Drugim zaś byli sami Żydzi. I tutaj warto wspomnieć, iż jeżeli większość Żydów wyjechała z Polski
do mniej więcej 1947 roku, to nie mieli oni okazji zobaczyć kompromitacji ustroju komunistycznego, ani tego, iż tak naprawdę ustrój komunistyczny traktował kwestię żydowską instrumentalnie. Wskutek tego ci, którzy wyjechali, dalej pamiętali, czy też mieli przyjazne odczucia względem władz komunistycznych, które zapewniały im niejako opiekę i dosyć szeroko ją ich wspierały. Tutaj warto także wspomnieć, iż te źródła i badania na podstawie tych źródeł mogłyby być prowadzone przez kilkadziesiąt lat bez jakiegokolwiek udziału badaczy z polskich, ze względu na to, iż w Polsce panował ustrój komunistyczny. To powoduje, iż przez te kilkadziesiąt lat perspektywa żydowska stała się nie perspektywą żydowską, ale wręcz paradygmatem, aktualnym stanem wiedzy na świecie. Upadku komunizmu, próba włączenia spojrzenia nie takiego, jakie funkcjonuje w Zachodzie, napotyka naturalny opór ze względu na to, że jest to spojrzenie inne, nowe, młode i niejako uważa się, że pogrom czy relacje polsko-żydowskie nie zostały wystarczająco długo przedyskutowane, skutkiem czego polskie spojrzenie na te kwestie jest w pewnej mierze uwstecznione, jest gorsze, jest niższej jakości, jest mniej krytyczne przede wszystkim. To dobrze, to na tym możemy. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo panu Mateuszowi Lisakowi za bardzo interesujące wystąpienie, które nam pokazuje, że obraz kreowany, obraz pogromu kieleckiego i stosunków polsko-żydowskich kreowany za granicą przez kilkadziesiąt lat jest w wielu aspektach odmienny od naszego spojrzenia, mówiąc naszego, mam na myśli polskie środowisko naukowe czy przedstawicieli polskiego środowiska naukowego. I myślę, że mimo tego jest, a może właśnie dzięki temu, jest jakaś przestrzeń do dyskusji naukowej pomiędzy środowiskiem badaczy zagranicznych a badaczami z Polski, po to, by razem wzbogacać swoje spojrzenie na kwestie pogromu kieleckiego i stosunków polsko-żydowskich i żeby próbować razem szukać prawdy na ten temat. Więc miejmy nadzieję, że to będzie dla nas jakąś szansą. Dziękuję bardzo. I teraz pan dr Tomasz Domański przedstawi nam wydarzenia, referat pod tytułem Wydarzenia antyżydowskie 4 lipca 1946 roku w Kielcach w najnowszej polskiej literaturze naukowej. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, temat mojego wystąpienia dotyczy jest bardziej bibliograficzny, analizy tego, co o pogromie w Kielcach czy wydarzeniach antyżydowskich w Kielcach pisano na przestrzeni ostatnich kilku lat. Już sam wybór przestrzeni czasowej, czyli ostatnich kilku lat, świadczy o tym, że wydarzenia antyżydowskie w Kielcach 1946 roku w literaturze w polskiej, Mateusz przedstawiał perspektywę zagraniczną, ale w polskiej nawet literaturze przedmiotu należą do jednych z najistotniejszych, jeżeli chodzi o relacje polsko-żydowskie i zdominowały pisarstwo o relacjach polsko-żydowskich po wojnie w ostatnich trzech dekadach. Faktem jest, proszę Państwa, oczywiście to, że przez dziesięciolecia, które nastąpiły po 4 lipca 1946 roku, na temat tych wydarzeń, praktycznie rzecz biorąc, badań naukowych nie podejmowano. Dopiero dekada lat 80. to są pierwsze jakieś jaskółki, pewne przebłyski, kiedy pojawiają się teksty, chociażby tekst Krystyny Kersten, mówiące o wydarzeniach antyżydowskich w Kielcach. Dopiero od końca lat 80. ten temat, za sprawą zwłaszcza dzisiejszej profesor Bożeny Szajnok, wchodzi do debaty naukowej za sprawą jej książki Pogrom Żydów w Kielcach 4 lipca 1946 roku. Kolejne lata przynoszą nowe publikacje. Mam tutaj na myśli przede wszystkim opracowanie Stanisława Meduckiego i Zenona Wrony, antyżydowskie wydarzenia kieleckie i wreszcie dwa potężne opracowania wydane przez Instytut Pamięci Narodowej wokół pogromu kieleckiego z 2006 i 2008 roku.
Inne spojrzenia badawcze, o których warto wspomnieć w tym okresie czasu, to są przede wszystkim publikacje Jana Tomasza Grossa, Strach antysemityzm w Polsce tuż po wojnie, czy monografia Marcina Zaręby, Strach antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Proszę Państwa, w ostatnich kilku latach, w ostatnich 3-4 latach na rynku wydawniczym ukazały się trzy, według mnie, najważniejsze, najistotniejsze publikacje dotyczące, mam tutaj na myśli publikacje monografii i opracowania zbiorowe. Nie mówię o samodzielnych tekstach badawczych, bo niektóre z tych tekstów będę w dalszej części analizował. Mam tutaj na myśli przede wszystkim publikacje Joanny Tokarskiej-Bakir Pod klątwą, społeczny portret pogromu kielckiego, oraz dwa opracowania zbiorowe, a mianowicie pogrom Żydów w Kielcach, przepraszam, pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, to jest publikacja zbiorowa w opracowaniu Augusta Grabskiego oraz publikacja wydana przez nasze środowisko kieleckie, relacje polsko-żydowskie w XX wieku, badania, kontrowersje, perspektywy, to jest nowa rzecz w redakcji mówiącego te słowa oraz pani profesor Edy Majcher, która jest tutaj z nami obecna. Do tych prac dotyczących wydarzeń pogromowych zaliczyłbym również polemiki. I właśnie w okresie, w ostatnim czasie mieliśmy dwie zasadnicze polemiki w obrębie badań nad pogromem. To jest polemika między Janą Tokarską-Bakir, autorką książki Pod klątwą, oraz profesor Bożeną Szajnok. Ta debata, polemika toczyła się na łamach katolickiej więzi oraz polemika, debata z kolei między Ryszardem Świetlanką-Kruszelnickim, autorem wielu tekstów właśnie ukazujących się w tomie Wokół pogromu i samodzielnych tekstów oraz właśnie profesor Joanną Tokarską-Bakir. Zwróćmy uwagę, proszę Państwa, na chronologicznie analizując te opracowania zbiorowe, zwróciłem uwagę, że tom czwarty pogromów Żydów na ziemiach polskich, blisko 1/4 tego wydawnictwa, które zawierało 28 tekstów, blisko 1/4 miało pogrom kielecki w tytule. Trzy teksty znacząco o nim wspominały, a kolejne kilka pojawiły się też nawiązania do pogromu czy do wydarzeń antyżydowskich w Kielcach. Jaka jest problematyka tych tekstów? Otóż, proszę Państwa, tylko jeden tekst z tych wielu, które do pogromu nawiązywały, właściwie analizował przyczyny, przebieg pogromu i to jeszcze z perspektywy, mam tutaj na myśli tekst Bożeny Szajnok, i to jeszcze z perspektywy bibliograficznej. Natomiast zdecydowana większość tekstów dotyczy, dotyczy przede wszystkim, proszę Państwa, takiego spojrzenia obrazu pogromu w przestrzeni publicznej, czy ech pogromu kieleckiego. To znaczy spojrzenie na wydarzenia pogromowe z perspektywy publicystyki i prasy żydowskiej tamtego czasu. Tego w ogóle nie analizowano. Postrzegania pogromu chociażby w obozach displaced person w Niemczech, prawda, w DPS-ach, w tak zwanych DPS-ach, czym chociażby zajmowała się Katarzyna Persson. Odbiór także pogromu na przykład w regionach, które były uznawane za takie miejsce, nowe miejsce osiedlenia dla Żydów, to analizował na Śląsku, mam tutaj na myśli Śląsk, analizował tę perspektywę Paweł Wieczorek. Z kolei w publikacji Relacje polsko-żydowskie, tutaj tej naszej kieleckiej, teksty o pogromie, dwa teksty również analizowały, odnosiły się do prasy, tekst Leszka Dziedzica do prasy australijskiej. I tutaj właśnie nawiązałbym do wypowiedzi profesora Tyszkiewicza, że te pewne klisze informacyjne, które były powielane, które były wysyłane przez polskie władze, poprzez agencje prasowe, którymi dysponowały, pojawiały się także w publikacji, chociażby w prasie australijskiej, gdzie mówiono o tym, że władze wprowadziły transportery, czołgi na ulicę. Więc ta sama informacja pojawia się w dwóch różnych miejscach, w Stanach Zjednoczonych i Australii, przecież odległych od siebie. Mieliśmy również tekst dotyczący analizy prasy, współczesnej prasy regionalnej autorstwa
Justyny Staszewskiej. Proszę Państwa, w tej pracy antyżydowskiej pogromy Żydów warto zwrócić uwagę chociażby na tekst Bożeny Szajnok, ten, który co nowego wiemy o pogromie kieleckim. Jest ten tekst bardzo ważny, ponieważ autorka dokonała analizy pisarstwa pogromowego, ale z pewnym moim przekonaniem uproszczeniem, to znaczy przede wszystkim skierowała swoje spojrzenie głównie na nurt liberalnej historiografii. To jest termin, który zaczerpnąłem tutaj z Augusta Grabskiego. Natomiast w moim zdaniem w sposób zbyt uproszczony i marginalny, można by powiedzieć, podjęła się przestudiowania prac patrzących na nurt badawczy przeciwny, jeżeli chodzi o wydarzenia przyczyny i przebieg pogromu w Kielcach. I zdaniem Bożeny Szajnok najistotniejsze znaczenie mają dwie prace, praca Marcina Zaręby oraz praca profesor Tokarskiej Bakir. Dla Zaręba w pracy Wielka Trwoga zwraca uwagę przede wszystkim na udział wojska i milicji, rabunek oraz mord rytualny. O koncepcjach wyjaśniających pogrom w Kielcach zaprezentowanych przez Tokarską Bakir będę jeszcze mówił. I to jest też ważne, proszę Państwa, ponieważ profesor Tokarska profesor Szajnok odniosła się również do kwestii teorii prowokacji w swoim artykule. I ja uważam, że tekst Szajnok jest o tyle ważny, jako że jest ona znaną badaczką, autorką tych wydarzeń i ona właściwie przyjmuje za pewnik, tak bym to określił, te wydarzenia, powiedzmy postanowienie o umorzeniu śledztwa, które to podjął, to postanowienie, czy śledztwo umorzył prokurator Krzysztof Falkiewicz. I podpierając się cytatem z materiałem z prokuratora pisała, cytuję, czyjaś podstępna działalność spowodowała zniknięcie Błaszczyka, po czym przez wymyśloną wersję o jego porwaniu przez Żydów wywołała pogrom. Istniejące materiały źródłowe i ustalenia śledztwa negują ten scenariusz. Koniec cytatu. W moim przekonaniu nie doceniła tutaj profesor Szajnok właśnie ustaleń badawczych, pewnych wniosków i kierunków postulatów, które zostały sformułowane przez doktora Śmietankę Kruszelnickiego już kilka lat temu w tekście, który ukazał się na łamach krakowskich arkanów, gdzie właśnie w tym artykule Śmietanka Kruszelnicki przede wszystkim krytycznie odnosi się do postanowienia o umorzeniu śledztwa, a właściwie jego kierunek poszukiwań czy jego ustalenia idą właśnie, mówią o sprowokowaniu, względnie prowokowaniu niektórych wydarzeń i elementów wydarzeń pogromowych. I tutaj właśnie w tym aspekcie Ryszard Śmietanka Kruszelnicki różni się znacznie od prokuratora Falkiewicza, ponieważ kwestionuje, jakoby nie było dowodów mówiących o prowokacji. Innymi słowy, mówi, że takie dowody są. I główna myśl, która tutaj została poruszona w jego artykule, to przede wszystkim jest taka, że przyjęcie za paradygmat, za pewnik, że nie ma dowodów na prowokację, czyli pominięcie niektórych istotnych dokumentów, o których zaraz wspomnę, czy pewnego mechanizmu wydarzeń, spowodowało, że, cytuję, zaniechano dodatkowych uzupełniających kwerend w zasobach archiwów państwowych. Sytuacja ta, jak również brak rozpoznania przez prokuratora kilku osób, które odgrywały w czasie wydarzeń istotną rolę, pogłębiają wątpliwości co do wielu stwierdzeń zawartych w tymże postanowieniu. Kluczowe w interpretacji Śmietanki Kruszelnickiego, jeżeli chodzi o wydarzenia pogromowe, jest, proszę Państwa, odejście od słownikowego terminu prowokacja. Ponieważ w odczuciu autora jest on zbyt schematyczny i zbyt, powiedziałbym, szkolny.
postuluje Śmietanka Kruszelnicki zastosowanie terminu chaosu kontrolowanego, czyli odejścia od terminologii słownikowej na rzecz chaosu kontrolowanego. Oczywiście tutaj najważniejszym dokumentem, który też jest omówiony chociażby w publikacji profesor Szajnok, tej najnowszej, znaczy pewnego podsumowania stanu wiedzy, to jest protokół znany zapewne wielu osobom, przesłuchania Hanki Albert, mówiący o tym, że wojskowi w mundurach wchodzą do budynku, po czym mundury zdejmują, otwierają ogień do tłumu zgromadzonego przed budynkiem, co jeszcze bardziej, co ewidentnie prowokuje eskaluje wydarzenia, atmosfera w tłumie staje się jeszcze bardziej gorąca. Dokument ten na przykład został zinterpretowany przez Tokarską Bakir w następujący sposób, że te osoby istotnie wchodzą i tak dalej, prowokują, ale właściwie jest to kwestia rabunku, że chodziło o to, że te osoby przebierają się w rzeczy, które zostały ukradzione Żydom. Proszę Państwa, zwrócił również uwagę Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki w tym dowodzeniu o tym, że siły represji były jednak na tyle mocne, że mogły wydarzeniom antysemickim zapobiec, co samo w sobie jest już dowodem na bierność jako element prowokowania i zachęcania poza aktywnym uczestnictwem milicji, niektórych milicjantów w wydarzeniach jest dowodem na prowokowanie. Zwrócił również uwagę tutaj Kruszelnicki w swoich badaniach chociażby na ilość osób aresztowanych w czerwcu, w lipcu, w sierpniu 1946 roku, przed i po pogromie, dowodząc jednoznacznie, tutaj cytuję, że formacje Wojska Polskiego stacjonujące w Kielcach były przygotowane do skutecznego przeciwdziałania niepokojom czy zagrożeniom, a wszelkie dywagacje o słabości sił represji w Kielcach w połowie 1946 roku nie oddają właściwego stanu rzeczy. Oczywiście zwraca również uwagę, czyli widzimy już kolejny element tutaj w narracji Śmietanki Kruszelnickiego, a mianowicie przejścia, czy zwrócenia wektoru badawczego, czy kierunku badawczego nie od sił represji milicyjno-ubeckich, ale w kierunku sił zupełnie wojskowych, prawda, czyli wojska polskiego. Zwraca również uwagę na elementy prowokacyjne występujące wśród tłumu. Na przykład te pewne okrzyki, które na przykład dla Tokarskiej Bakir były dowodem fanatycznego antysemityzmu występującego w tłumie stojącym przed budynkiem na ulicy Planty, dla Śmietanki są natomiast dowodem na tym, że występują osoby, które rozsiewają fałszywe plotki, podżegają tenże tłum. Między innymi właśnie pojawia się informacja o rozsiewanej wewnątrz plotce, mówiącej o tym, że Żydzi zawili oficera Wojska Polskiego. Bardzo krytycznie też badacz ocenił, to już też Mateusz między innymi wspomniał, kwestię procesu z lipca 1946 roku, który w perspektywie zachodniej jest powiedzmy odbierany jednoznacznie jako dowód rozprawiania się z antysemityzmem. Natomiast dla każdego badacza w Polsce, który miał styczność z materiałami sądowymi po 1945 roku, wytworzonymi w czasach stalinowskich, doskonale wie, że materiały te zawierają i element prawdy, fikcji, sam proces nosił znamiona wydarzenia pokazowego i propagandowego. I kolejnym elementem dowodzącym czy wskazującym w interpretacji autora Śmietanki Kruszelnickiego na możliwość zaistnienia kwestii prowokacyjnych, jeżeli chodzi o pogrom, to są wydarzenia mniej znane, wydarzenia na stacji Kielce Herbskie w Kielcach, bo pamiętajmy oczywiście, tutaj pan profesor Tyszkiewicz wspominał o mordowaniu Żydów w Kielcach, nie tylko na Plantach, ale także w innych częściach miasta.
A mianowicie między innymi też na stacji Kielce Herbskie, gdzie doszło do tych tragicznych zajść i zamordowania Żydów przez tłum ludności cywilnej, że trzech ludzi, a mianowicie dyżurny ruchu Mieczysław Winiarski przy pomocy strażnika kolejowego oraz jednego Sowieta, który zagroził, czyli prawdopodobnie żołnierza sowieckiego, który zagroził bronią napastnikom, był w stanie odeprzeć nie wiadomo jak wielki był to tłum, ale agresję tego tłumu, wezwać posiłki, które zabrały Józefa Zilbermana i ocaliły mu życie. I tu jest pytanie o analogię do tego, co jest na stacji Kielce Herbskie, z tym, co jest tutaj niedaleko od tego budynku, czyli co się działo na plantach, gdzie mieliśmy co najmniej 100 mundurowanych ludzi, wojsko, milicję, które nie było w stanie zapanować nad tłumem. Pytanie o analogię, prawda, i kwestie prowokacyjne w ujęciu tego autora oczywiście wydaje się oczywiste. I wreszcie, proszę Państwa, na koniec kwestia polemiki między tymi badaczami. To jest rzeczywiście polemika, ukazała się na ramach czasopisma Polish Jewish Studies, POTS-u, wydawanego w Instytucie Pamięci Narodowej. Konkluzje śmietanki Kuszelnickiego są następujące. Po pierwsze, autorka, czyli Tokarska-Bakir, wymienia cztery podstawowe przyczyny wydarzeń zajść antyżydowskich w Kielcach. Po pierwsze jest to antysemityzm, który był wzmocniony udziałem Polaków w zbrodniach przeciwko Żydom w okresie II wojny światowej. Po drugie, wiara w mord rytualny, która przywiodła setki osób pod budynek na ulicy Planty. Po trzecie, wreszcie tak zwane, jak to ona pisze, panoszenie się Żydów, czyli można by to zinterpretować jako ich udział i zaangażowanie w nowych władzach. Te argumenty, proszę Państwa, konkluduje, jeszcze autorka między innymi pisze też o teorii porozumienia, to znaczy, że porozumienie antyżydowskie, antysemityzm splatał tych ludzi stojących, cywilów, wojskowych, milicjantów w agresji przeciwko Żydom. To jest jej zdaniem wyjaśnienie przyczyn przebiegu pogromu. Natomiast konkluzje śmietanki Kuszelnickiego są następujące. Powyższe sformułowania można ocenić jako klasyczny przykład łączenia tego, co faktyczne, z tym, co możliwe lub tylko wyobrażalne. I na koniec, proszę Państwa, dodam, że szereg elementów właśnie, które wymienia Tokarska-Bakir, jest w sposób naukowy, taki metodyczny, analizowane i bym powiedział skontrowane, ale naukowo i badawczo przez śmietankę Kruszelnickiego. Między innymi kwestia daleko idących interpretacji, uproszczonych wniosków, wnioskowania, czyli generalizowania, przedstawienia wielkich narracji, budowania wielkich narracji, wielkich wyjaśnień w zbyt skromnej podstawie źródłowej, co niestety, prowadząc badania właśnie w podobnej tematyce, ale też w okresie okupacji, widzę, że jest część badaczy ulega takiej łatwości do tego, aby generalizować zbytnio. Proszę Państwa, kończąc, powiem w ten sposób, że ewidentnie mamy, proszę Państwa, badaczy, którzy z jednej strony wydaje się, że czy są przekonani o tym, że tło społeczne, antysemityzm wyjaśnia wydarzenia pogromu. Z drugiej strony mamy grupę badaczy dostrzegających oczywiście znaczenie antysemityzmu, który klisz pewnych, wiarę w mord rytualny, który przywiódł część ludzi tutaj na ulicę Planty, ale zwracają również uwagę, czy dostrzegają również to, że są elementy w tych wydarzeniach o charakterze prowokacyjnym, bierność władz, zaniechanie, które kierują pytania właśnie, czy jakby uprawdopodabniają tę teorię, czy interpretację tych wydarzeń w kierunku sprowokowania przynajmniej niektórych części wydarzeń. Pytanie, czy kiedykolwiek uda się znaleźć dokumenty, które by
definitywnie potwierdził, że tak, to mamy dokumenty, które potwierdzają tezę czy teorię prowokacji, jestem raczej sceptyczny. A z drugiej strony ilość pytań stawianych nie tylko przez Śmietankę Kuszelnickiego, ale także przez profesor Szajnok wobec budowanej narracji czy jakości przez przeprowadzonych badań, na przykład przez Tokarską Bakir, też nie napawia optymizmem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu doktorowi. Bardzo ciekawy referat. On zresztą pokazuje, że trwa w tej chwili taka ożywiona debata, dyskusja naukowa w środowisku polskich historyków, w której ścierają się dwa stanowiska, czyli z jednej strony próbuje się wyjaśniać kwestie stosunków polsko-żydowskich, postawy Polaków wobec Żydów przez pryzmat antysemityzmu. Z drugiej strony jest środowisko historyków, które podkreśla rolę czynników sytuacyjnych na kształtowanie stosunków pomiędzy Polakami a Żydami. Bardzo dziękuję i w takim razie teraz przejdziemy do pytań do referentów. Ja zacznę od pytań, które uzupełnią referat profesora Mędykowskiego. Mieliśmy pewne kłopoty techniczne, ale myślę, że teraz niektóre kwestie będzie można jeszcze wyjaśnić. Pierwsze pytanie jest takie. Panie profesorze, jak odniosła się izraelska opinia publiczna do wiadomości o pogromie kieleckim, która dotarła do Izraela? Może na razie od tego zacznijmy. No ja muszę przyznać, że ponieważ otrzymałem zaproszenie na konferencję stosunkowo późno, nie udało mi się przekopać, że tak powiem, większej ilości materiałów, ale moje wrażenie jest takie, przynajmniej z takiego stosunkowo pobieżnego przejrzenia gazet, że po pierwsze te informacje były opóźnione. Zgadzam się również z tym, co powiedział profesor Tyszkiewicz i na pewno pan Mateusz Lisak, że wiele informacji było po prostu powielanych w ten sposób, że były to informacje agencyjne, które po prostu przedrukowywano lub uzupełniano jakimś komentarzem. Istotne jest jednak to, że wiadomo było, że jest związek ze sprawą referendów i konfliktem toczącym się w Polsce, więc to było też przytaczane, ale ogólnie bym powiedział, że jednak ta odległość sprawiała, że właściwie w przeciwieństwie do innych krajów Palestyna, bo tak należy to nazwać, Palestyna mandatu brytyjskiego, czy tak jak Żydzi nazywają kraj Izraela, ziemia Izraela, była w tym okresie w takiej sytuacji bardzo niestabilnej, pełnej konfliktów. Zdarzały się ataki terrorystyczne z różnych stron, szczególnie Irgun Begina był aktywny, później przyłączyła się też Lechi. I te wydarzenia jakoś tak, można powiedzieć, one gdzieś tak trochę giną w tle innych wydarzeń. Ale na pewno to wymaga szerszej i dłuższej analizy. Dziękuję bardzo. Czy mógłby nam pan powiedzieć, jakie są główne źródła wiedzy o pogromie kieleckim w Izraelu? Chodzi mi na przykład o jakieś publikacje naukowe, czy dokumenty archiwalne, wspomnienia, czy może nawet jakieś uroczystości upamiętniające to wydarzenie? No na pewno jest wiele różnych dokumentów, szczególnie świadków, ale moje wrażenie, że tu istnieje pewien problem taki, że ja przepraszam, widzę
podświetlenie za sobą. Problem jest taki, że te wydarzenia znajdują się w cieniu Holokaustu i one nie są tak, tak znane czy dyskutowane jak właśnie ten okres Holokaustu, ponieważ tutaj jest wiele różnych społeczności i ta społeczność polska z czasem jest coraz mniejsza i te wydarzenia jakby odchodzą w cień. Poza tym, przynajmniej obecnie, jest stosunkowo niewielka grupa badaczy, którzy władają językiem polskim, którzy mogą prowadzić badania na dokumentach, więc jakby niewiele osób się tym zajmuje obecnie. Dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie. Jakie pańskim zdaniem są nowe kierunki badań czy ujęcia metodologiczne, które występują w obszarze badań nad pogromem kieleckim i stosunkami polsko-żydowskimi po II wojnie światowej? No, myślę, że moje wrażenie jest podobne, tak jak tutaj kolegów występujących na konferencji, że właściwie można powiedzieć, że to występuje jako jakby część antysemityzmu polskiego i ja nie zauważam jakichś dogłębnych badań na ten temat czy artykułów, raczej są powielane klisze, które były w przeszłości. Myślę, że więcej na ten temat się dzieje w Stanach Zjednoczonych czy we Francji, tu wspomniano Brian Schutza czy Kichlewski z Francji i innych osób, także trudno mi wymienić jakieś nowe badania, czy rzeczywiście na ten temat tutaj w Izraelu. Dziękuję bardzo. I teraz pytania do pana profesora Tyszkiewicza. Panie profesorze, jak opinia publiczna w USA odniosła się do tych przekazów medialnych dotyczących pogromu kieleckiego w 1946 roku? Czy był jakiś oddźwięk? Trzeba mikrofon włączyć. Nie chcę dawać sprzężeń. Tak, rzeczywiście na łamach Washington Post w drugiej połowie lipca ukazały się trzy listy związane przede wszystkim z kwestią wypowiedzi, nie tyle z samym pogromem, co raczej związane z wypowiedzią wspomnianą tu wielokrotnie prymasa Hlonda. I tu w pierwszym liście do redakcji, który pozwolę sobie tutaj może nieco bardziej zacytować, właściwie powtarzano zarzuty wobec tej wypowiedzi bardzo krytycznie wypowiadano się wobec właśnie, jak już wspomnieliśmy, wyrwanej z kontekstu części dotyczących Żydów w polskim rządzie w 1946 roku i odwoływano się również do polskiego antysemityzmu, przy czym tu bardzo mocno wskazywano na to, że Polska w okresie przedwojennym, zwłaszcza w latach 1932, cytuję tutaj, była czołowym krajem antysemickim zaraz po Niemczech. Także tutaj można powiedzieć, że podchodzono dość krytycznie do tej wypowiedzi i tutaj stwierdzano, że kardynał Hlond mógł użyć swoich wpływów do scementowania religijnego braterstwa, zamiast tego dolał paliwa do rosnącego ognia. I ten list spotkał się z można powiedzieć, z odpowiedzią pani Catherine Mislach, również z Waszyngtonu, pierwszy z autorów
to był prawdopodobnie David, ale nie umiem tego, Siskind, że która zwracała na to na uwagę na to, że oświadczenie prymasa jest jedynym autentycznym, ponieważ Polska jest zaplombowanym grobowcem, w którym prasa jest ujarzmiona, w którym nie ma demokracji i ani wolności, i jakiekolwiek inne wyjaśnienie antysemityzmu opublikowane przez podporządkowany Moskwie rząd służyłoby obecnym władzom, a nie polskiemu społeczeństwu. To także spotkało się z odpowiedzią z Korei Godfreya Hochbauna, który zarzucił pani Myslak obronę polskiego antysemityzmu, i tu po raz kolejny pojawiały się oskarżenia o to, że Polska była czołowym obok Rumunii, właśnie obok Rumunii i Rosji, w prześladowaniu Żydów, i że mordowanie bezbronnych mniejszości nie jest niczym nowym w historii Polski. Tu cały czas cytat, i tutaj niewątpliwie no, nawet pojawiło się w tej polemice stwierdzenie o nieprzyjemnym związku między denuncjacjami dotyczącymi działań żydowskich przywódców w Polsce jako odpowiedzialności za pogromy, z klarownym przerzucaniem winy przez Hitlera na akty międzynarodowego żydostwa. Również takim podsumowaniem tej dyskusji była obszerna wypowiedź George'a Shabada, członka amerykańskiego Kongresu Żydowskiego, który powrócił z trzytygodniowej wizyty w Polsce, i który stwierdzał jednoznacznie, że obecny rząd miał być pierwszym, który walczy uczciwie z antysemityzmem, i właściwie powracał do tych oskarżeń o polską faszystowską organizację terrorystyczną i faszystowskich prowokatorów jako właśnie odpowiedzialnych za organizację i przeprowadzenie pogromu w Kielcach, co stworzyło kłopot dla rządu poprzez pokazanie, że jest niezdolny do ochrony swoich obywateli. I tutaj, jak widzimy zatem, mamy w tych polemikach z jednej strony podkreślanie polskiego antysemityzmu i tym samym pogrom w Kielcach nie jest niczym nowym z punktu widzenia tych opinii. Z drugiej strony nadal mamy również w sierpniu powtarzanie publicznych, oficjalnych opinii bezkrytycznie, niewątpliwie, pokazujących oficjalne stanowisko władz i właśnie popierających je w tych rzekomych staraniach o walkę z polskim antysemityzmem. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, a czy obecnie, we współczesnych czasach, pogrom kielecki w ogóle funkcjonuje w USA, na przykład w świadomości obywateli, w debacie publicznej czy w historiografii amerykańskiej? To jest bardzo interesujące pytanie, na które można by długo odpowiadać, ale ja tutaj pozwolę się nie zgodzić z opinią mojego przedmówcy, pana Michała Lisaka, który stwierdził o istnieniu możliwości deholokaustyzacji mordów na Żyda. Otóż wydaje mi się, że jeżeli spojrzymy na obecne zainteresowania historiografii amerykańskiej, nowej prezentacji wieku XX, a zwłaszcza historii II wojny światowej, nie z punktu widzenia militarnego, ale właśnie z punktu widzenia cierpień ludności cywilnej i również z punktu widzenia Holokaustu widzianego jako główny problem tej
tego konfliktu. Raczej wydaje mi się, że tu pogrom kielecki wpisuje się właśnie w narrację, taką narrację, która pokazuje go jako zakończenie pewnych działań, które związanych z zagładą Żydów, które toczyły się w czasie II wojny światowej. Ja, żeby nie być gołosłownym, kto dzisiaj zagląda do książek naukowych? Przede wszystkim zagląda się do internetu. Więc ja wpisałem sobie hasło Kielce 40, pogrom w Kielcach 46 i niestety można powiedzieć, znalazłem artykuł, który pozwolę sobie przytoczyć, bo myślę, że on jest bardzo istotny również dla naszych generalnych rozważań, bardzo interesujących, które tutaj panowie w studiu czy panowie na sali przedstawiali. Mianowicie, nie wiem, czy państwo spojrzeliście na dość długi artykuł Davida Kotera, socjologa z Union College, o ile dobrze znalazłem, z 2019 roku, a więc dosyć nowy, który zatytułowany jest Persistent Holocaust and Kielce Pogrom, czyli Trwały Holokaust i Pogrom Kielecki. Ja tutaj odsyłam wszystkich państwa do tego artykułu, bowiem jest on przygotowany dla takiego Arthur Simons Center, powołanym w 2010 roku, Centrum dla Międzyrządowej Współpracy Rządowej, czyli Międzyministerialnej Współpracy w Stanach Zjednoczonych, który wydaje się być związany z wojskiem. I co pisze Kotter, co dla nas i dla naszej dyskusji jest, uważam, bardzo istotne, że II wojna światowa zakończyła reżim hitlerowski, nazistowski, ale antysemityzm we wschodniej Europie w rzeczywistości przetrwał i wzrósł. Pragnę podkreślić, to jest 2019 rok. W Polsce zwłaszcza zakwit w wielu miejscach wspierany przez Kościół i lokalne władze. Antysemityzm zakorzeniony w polskim społeczeństwie od wieków w pełni przed wojną był. Antyżydowska przemoc w Rzeszowie i Krakowie, chodzi tu o zajście antyżydowskie w 1945 roku, były zwiastunem nienawiści, jaka czekała powracających z obozów nazistowskich. I tu bardzo ważne stwierdzenie dotyczące pogromu kieleckiego, bardzo istotne moim zdaniem. Kielce były końcem nadziei na powrót do domu. Polskie władze były szczęśliwe, aby ułatwić szybką emigrację. Tu znowu autor nie wyróżnia, jakie władze i tak dalej, przez wprowadzenie możliwości, które pozwalało Żydom wyemigrować bez przeszkód. Dwa następne spazmy przemocy antysemickiej, 1956-1957, cały czas cytuję, 1968-69 powiększyły to, czy zwiększyły to. Trwały Holokaust, konstatacja autora, jedna z manifestacji pośmiertnego zwycięstwa Hitlera. Dzieło Hitlera skończone przez polskich antysemitów. Koniec cytatu. Proszę Państwa, jeżeli w 2019 roku opublikowany jest taki tekst bazujący na publikacjach przede wszystkim zachodnich dotyczących antysemityzmu w Polsce i ten, no widać, że te opinie z 1946 roku ciągle gdzieś zyskują posłuch, czy znajdują uznanie w oczach niektórych historyków, czy bardziej naukowców amerykańskich. Jest to skrajne oczywiście podejście, bo w przypadku popatrzyłem sobie na US Holocaust Museum i przedstawienie pogromu kieleckiego, bardziej zwraca się uwagę, że jest to symbol niepewnego losu Żydów we wschodniej Europie bezpośrednio po Holokauście. I tutaj podobny pogląd widzimy w Smithsonian Magazine, który odnosi się z 2018 roku, który odnosi się do filmu Podróż Bogdana. Chodzi tutaj o Bogdana Białka, zapewne Państwu dobrze znanego. I tutaj również
to spojrzenie jednak operuje, chociaż może nie jak dawniej, że pogrom w Kielcach był jak gdyby ostatnim elementem Holokaustu, ale jednak jak gdyby on się wpisuje właśnie w tą narrację pokazującą również konsekwencje Holokaustu, przede wszystkim w Europie Wschodniej. Tutaj szerzej pojawia się problem pogromów w Europie Wschodniej w pierwszych latach po wojnie i rolę pogromów w emigracji ludności żydowskiej, a zatem migracjach, przymusowych migracjach ludności, na które również w historiografii zachodniej, historiografii amerykańskiej zwraca się bardzo dużą uwagę. Ja tu jako znowu tak trochę bijając może kij w mrowisku, powiem, że w jednym z wydawnictw historii cywilizacji zachodniej, czyli historii powszechnej dla studentów amerykańskich, rozdział o pierwszych latach powojennych otwiera się ogromną fotografią matki z dzieckiem zatytułowanej na torach, zatytułowanej Ocalona z Holokaustu wraca z Polski do Niemiec. Prawda? Zatem można powiedzieć, że tutaj również kwestia pogromu kieleckiego, a zwłaszcza jego konsekwencji eksodusu ludności żydowskiej z Polski, jest tym elementem, który w historii społecznej, coraz bardziej obecnej i spojrzeniu społecznemu na nadzieję świata czy nadzieję Europy, jest coraz bardziej widoczny. Także tu w taki sposób to wpisuje się również doświadczenia II wojny światowej i wydaje mi się, że tutaj, zwłaszcza sądząc po tym artykule Sattona, taki pogląd może, przepraszam, Kotera, taki pogląd może się pojawiać. Także dziękuję tutaj bardzo, mówię o to, że są holokaustyzacją. Myślę, że raczej nie może być o tym mowy. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Teraz do pana Mateusza Lisaka pytanie. Jakie pan zauważa nowe kierunki badań czy ujęcia metodologiczne w badaniach nad pogromem kieleckim i nad stosunkami polsko-żydowskimi po II wojnie światowej, może właśnie w kontekście jakichś nowych perspektyw badawczych, ewentualnie interdyscyplinarności czy innych pomysłów na badania tej tematyki? To na początku chciałbym sprostować, być może źle się wyraziłem, odnośnie deholokaustyzacji nie twierdzę, że istnieje taki prąd. Twierdzę, że taki postulat czy problem wyprowadził Daniel Blattman właśnie w kontekście relacji polsko-żydowskich i częściowo także Michael Fleming, wskazując na zbyt dużą specjalizację badaczy, którzy ograniczają się do jednej mniejszości. A odpowiadając i w sumie nawiązując do pana pytania, na szczęście coraz częściej postulowane są także badania porównawcze, zwłaszcza w zakresie pogromów. Jest to popularne zwłaszcza na Węgrzech, ale już pani profesor Ciechobek-Gajraj przeprowadziła badania porównawcze w przemocy antyżydowskiej w Polsce i na Słowacji. Także ona zwróciła uwagę na to, iż są to badania bardzo trudne ze względu na to, iż kogoś, kto porównuje dwa wydarzenia, bardzo łatwo skrytykować niewystarczającym poświęceniem czasu i miejsca poszczególnemu wydarzeniu, jak również niejako odmawia się w ten sposób wyjątkowości doświadczenia danej grupy, skoro niejako próbuje się traktować te wydarzenie jako typowe czy też mające cechy wspólne. Jednak być może w przeszłości największą barierą była przestrzeń i brak dostępu do materiałów. Obecnie proces digitalizacji zasobów oraz przede wszystkim internet umożliwia kontakt, przesyłanie materiałów, sprawniejsze tłumaczenie. Dźwigają się także kwalifikacje językowe badaczy w całej Europie, dzięki czemu badania porównawcze wydają się przyszłością, ponieważ one pozwolą sprawdzić
które elementy, na przykładzie pogromu kieleckiego, które elementy pogromu były typowymi zachowaniami, zjawiskami dla pogromu, które zaś były wyjątkowe, zaś jeśli chodzi o interdyscyplinarność, można zauważyć niejako coraz większe zainteresowanie się relacjami polsko-żydowskimi, żydowskimi, historią Żydów w Polsce przez osoby, które nie są zawodowo związane z historią. Moim zdaniem jest to i szansa, i zagrożenie, ponieważ z jednej strony na przykład socjolodzy są w stanie wykazać, które zachowania miały charakter społeczny, które zostały już opisane i mają określony schemat, są w stanie na to spojrzeć z dystansu, nie zaś jako osoba na przykład uwikłana w badanie Holokaustu, czy jako osoba uwikłana w badanie komunizmu, patrzy na to zupełnie z zewnątrz. Tego typu badania moim zdaniem umożliwiają zrozumienie większej liczby mechanizmów niehistorycznych. Z drugiej jednak strony może to prowadzić do tego, iż powstanie historiografia abstrahująca zupełnie od realiów i moim zdaniem mamy z tym do czynienia obecnie, iż coraz częściej prowadzi się badania na temat II wojny światowej, czy też zagłady niejako bez Niemców, ale także można zauważyć, że z badań, zwłaszcza najnowszych badań z zakresu relacji polsko-żydowskich powojennych, znikają komuniści, znikają także, zwłaszcza znikają Sowieci, znika terror, pojawiają się wyłącznie mechanizmy społeczne, próby uzasadniania sytuacją ekonomiczną, polityczną, społeczną, ale znika rzeczywistość, w której te wydarzenia miały miejsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A na przykład, czy pogrom kielecki badany był na przykład w historiografii zagranicznej w jakimś ujęciu porównawczym na przykład z aktami przemocy wobec Afroamerykanów na przykład? Za granicą nie porównywano tych pogromu kieleckiego do mordów czy też zachowań agresywnych wobec Afroamerykanów. Zrobiła to jednak Joanna Tokarska-Bakir w artykule dotyczącym Springfield, zdaje się, i wydarzeń z 1908 roku. Stosuje ona właśnie tam metodę niejako socjologiczną. Pokazuje, iż zarówno w Kielcach, jak i wówczas w Illinois pojawił się lęk przed tym, że Murzyni czy też Żydzi dokonają awansu społecznego. Obawiano się, że staną się zbyt silni. Pojawił się lęk wobec ich panoszenia się, ponieważ w przyszłości nie byli oni tak obecni, a wówczas mieli nagle się pojawić. Także oczywiście sytuacja ekonomiczna, społeczna, polityczna, przy czym uważam, że takie porównywanie jest jak najbardziej bezzasadne z tego prostego względu, że w przypadku niechęci wobec osób pochodzenia afroamerykańskiego w Stanach Zjednoczonych, mamy do czynienia z jedną ogromną większością, która jest reprezentowana i niejako jest tożsama z władzami państwowymi. Mamy sytuację niejako stabilną, zarówno ekonomicznie, jak i społecznie i politycznie. I mamy mniejszość, która jest dyskryminowana, która jest ofiarą, podczas gdy takie przełożenie na sytuację w Kielcach jest znacznym uproszczeniem. W Kielcach mamy sytuację niemalże, niektórzy nazywają to wojną domową w Polsce. Mamy obecność wojsk sowieckich, a zatem niejako wojska najeźdźcze, mamy władze komunistyczne, które nie reprezentują poglądów społeczeństwa, mamy wreszcie to społeczeństwo i mamy tę mniejszość, która jest niejako wspierana i wspiera ten ustrój, który nie reprezentuje większości społeczeństwa. Mamy zatem sytuację o wiele bardziej złożoną, jak również warunki ekonomiczne, na które naprawdę trzeba kłaść nacisk, były zupełnie różne od Stanów Zjednoczonych w początkach XX wieku.
Dziękuję bardzo. Tu poruszył Pan bardzo istotną kwestię, że badania porównawcze mają bardzo duży potencjał i są właśnie szansą, ale też niosą ryzyko, dlatego że czasami porównując dwa zjawiska z dwóch różnych okresów historycznych, kontekstów cywilizacyjnych, kulturowych, politycznych, możemy doprowadzić do pewnego uproszczenia. Tak? I można się zastanawiać, czy pogrom Murzynów w Springfield można porównać z pogromem kieleckim właśnie z powodu tej różnicy kontekstów, bardzo, bardzo głębokiej. No można by zapytać, jeśli mogę wtrącić się, przepraszam, w tą dyskusję, czy Afroamerykanie w Springfield byli członkami, czy wchodzili w skład władzy, której większość Amerykanów nie akceptuje? Można by o to zapytać, prawda? No to jest ten kontekst polityczny, który ma decydujące znaczenie, jeżeli chodzi o, może nie decydujące, ale jest ważnym elementem, że tak powiem, pewnej układanki, jeżeli mówimy, dyskutujemy o przyczynach i przebiegu pogromu kieleckiego, tak? No, nie znam dokładnie tego tekstu, jeżeli chodzi o profesor Tokarską, ale no wydaje mi się, że to jest podstawowe pytanie, to jest podstawowa różnica, która dzieli te dwa wydarzenia. Znaczy mnie w tekście profesor Tokarski-Bakir właśnie o porównaniu tych dwóch pogromów uderzyło to, że ona zupełnie abstrahowała od właśnie tego elementu kontekstu polskiego, czyli od rzeczywistości politycznej, raczej traktując wszelkiego rodzaju wzmianki na ten temat wzięte ze źródeł z pewnym pobłażaniem i nie przykładając do nich żadnej wagi. Więc to już pokazuje, że no to jest zresztą pewne zagrożenie, kiedy przedstawiciele innych dyscyplin naukowych piszą o historii, podejmują się badań historycznych, że oni wnoszą coś nowego, dorobek swoich dziedzin, ale często mają pewne braki w przygotowaniu naukowym na polu historii i w związku z tym mogą pomijać pewne zależności między zjawiskami, właśnie kwestie kontekstu. I tutaj to moim zdaniem wyraźnie widać. Bardzo proszę. Jeśli jeszcze można coś dodać. Peter Apor wraz z innymi badaczami napisali krótki artykuł, zaledwie kilkudziesięciostronicowy, próbujący omówić sumarycznie wszystkie pogromy mające miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej, właśnie wykorzystując do tego nie tylko badania historyczne, ale także narzędzia powstałe z innych nauk. I być może należy podejść do badań porównawczych nie tylko właśnie w taki sposób, aby wykorzystywać inne nauki, czy też żeby porównać wyłącznie przemoc antyżydowską z przemocą antyżydowską, ale być może należy zacząć myśleć o zespołach badawczych, które podzieliłyby się takiego tematu, ponieważ nie można ukrywać, iż zaznajomienie się z materiałem, przynajmniej pobieżnym, dotyczącym każdego z pogromów jest dużym osiągnięciem, jest bardzo wymagające. Tymczasem próba zebrania materiałów, informacji w różnych językach, z różnych źródeł, z różnych miejsc, z różnych realiów, przez jedną osobę w praktyce jest niemożliwe. Tak, tu poruszył Pan ważną kwestię, że często powinny być to badania zespołowe, aby byli tam przedstawiciele różnych dziedzin też nauk, tak, żeby oprócz antropologów, oprócz socjologów czy politologów, żeby znajdowali się tam rasowi historycy, którzy będą w stanie osadzić te wszystkie osiągnięcia pokrewnych nauk społecznych czy humanistycznych, osadzić w kontekście historycznym właściwie i nie zgubić tego, co jest najważniejsze dla zrozumienia konkretnych wydarzeń. Ja podam jako przykład wspomniana profesor Bożena Szajno, która jest bez wątpienia najwybitniejszym znawcą tematyki pogromu kieleckiego, ale również dziejów Żydów w Polsce w okresie powojennym. Ostatnio wystąpiła z taką inicjatywą powołania właśnie zespołu, przeprowadzenia badań interdyscyplinarnych na terenie całego kraju i przyjrzenia się nie tylko kwestii pogromu kieleckiego, ale wszystkim przejawom antyżydowskiej przemocy w naszym kraju. Po pierwsze, po to, żeby zdemitologizować tę problematykę, bo są różne dane, od 400-500 ofiar żydowskich do 3000 nawet. Więc nie ma tu w ogóle na ten temat zgody. Przeważnie jest podawany motyw antysemicki, rasistowski, jako przyczyna takiej przemocy na przykład. Tymczasem profesor Bożena Szajnok oczywiście w bardzo takich fragmentarycznych, wyrywkowych własnych badaniach indywidualnych zauważyła, że dużą rolę
jeżeli nie dominującą, odgrywa też ten czynnik kryminalny, przestępczości pospolitej, bandytyzmu. To z kolei jest nawiązanie do tego, co w swojej pracy napisał Marcin Zaremba w książce Wielka Trwoga, której pokazał jakby przemoc również tą etniczną, zupełnie jakby w innym paradygmacie. Nie poprzez klucz antysemityzmu, ale właśnie poprzez klucz kryzysu społecznego wywołanego II wojną światową i te konsekwencje kryzysu były widoczne również po wojnie. Więc myślę, że ten postulat profesor Bożeny Szajnok jest tutaj bardzo interesujący i ważny, ponieważ dzięki temu moglibyśmy wreszcie wyjaśnić w sposób naukowy, opierając to na faktach, jak naprawdę wyglądała przemoc przeciwko Żydom w Polsce po wojnie, czy może jaki motyw był dominujący. I w związku z tym moglibyśmy zabrać głos w dyskusji na świecie i zwłaszcza odnieść się do takiego poglądu, który moim zdaniem wydaje mi się niesłychanie skrajny, jakby nieprawdziwy, że w Polsce po II wojnie światowej toczył się jeszcze Holokaust Żydów. A to jest motyw dosyć popularny w historiografii zachodniej. Przepraszam, czy ja mogę? Bardzo proszę. Dobrze, ja chciałem profesor się odnieść Mendykowski, bardzo proszę. Tak, chciałem się odnieść do tego, co pan profesor powiedział i tu jest kilka uwag takich ogólnych dotyczących różnych rzeczy powiedzianych tutaj. Rzeczywiście ja uważam, że takie badania zespołowe należy przeprowadzić, jeżeli chodzi o Polskę, wydarzenia powojenne, mordy na Żydach i tak dalej, ale też myślę, że wkrótce, nie wiem, czy to będzie za 2-3 lata, będą też nowe badania, ponieważ do tej pory w zasadzie nie pisano o, albo niewiele, jest kilka publikacji o pogromach w innych krajach, powiedzmy Europy Środkowej Wschodniej, był również pogrom w Kijowie, były w Czechosłowacji i w innych miejscach i te fakty są zupełnie nieznane, natomiast pogrom kielecki zyskał, że tak powiem, wielką sławę i jest bardzo znany i ciągle używany jako argument właśnie tego antysemityzmu. Chyba jest wyzwanie dla IPN-u, może być może innych instytucji, ponieważ toczy się też dyskusja na temat II wojny światowej, stosunku Polaków do Żydów i tak zwanej trzeciej fazie Holokaustu, lansowanej przez Grabowskiego, 200 tysięcy zamordowanych Żydów przez Polaków. I jak do tej pory nie widzę, żebyś ktoś podjął wyzwanie, żeby przeprowadzić systematyczne badania nie na 2, 3 czy tam 9 powiatach, ale bardziej szczegółowe, wieloletnie badania, które mogłyby wyjaśnić, potwierdzić lub zaprzeczyć i te zjawiska. To jest na pewno ważne. Teraz jeżeli chodzi o te badania socjologiczne, to tutaj też chciałem się odnieść do tego, że nie wiem, czy znana jest ta książka, ale była taka sławna, niesławna konferencja w Paryżu, gdzie Centrum Badań nad Zagładą Żydów plus ich koledzy zaprezentowali swoje badania. No i tam jednym z takich referatów był uczeń Karola Szurka, który przedstawił badania porównawcze ludobójstwa w Ruandzie i ludobójstwa Żydów przez polskich chłopów, co jest też interesujące i właściwie ten motyw ludobójstwa na Żydach jest coraz powszechniejszy i to się wpisuje w taką chęć podzielenia się, że tak powiem, Holokaustem z innymi, czyli coraz bardziej lansowany jest z jednej strony i to takie tezy, że zresztą widzimy to w dyplomatach w ostatnim czasie właśnie w tej wojnie dyplomatycznej, która się toczy, ale też w wielu artykułach nienaukowych, bardziej prasowych, że Niemcy stają się nazistami, a Polacy są zawsze ci sami. Jest odpowiedzialność zbiorowa i po prostu i ta teza o kolaboracjonizmie i tak dalej jest bardzo mocno lansowana. I oczywiście w takim kontekście, w sposób anachroniczny, mówi się, jak to możliwe, że po Auschwitz były Kielce.
To znaczy jest powiązanie różnych elementów, które nie były, powiedzmy, te wydarzenia z obozy koncentracyjne oczywiście były znane, natomiast nie było znane, co tam się naprawdę działo. I jakby na pewno nie po roku czy półtora, na pewno nie dla wszystkich. I te właśnie porównania takie anachroniczne stosowane stawiają w bardzo złym świetle Polskę jako ten kraj, który niczego nie zrozumiał z Holokaustu i tak dalej. I myślę, że kiedy mówimy o badaniach, należy też wspomnieć bardzo, że to, co kształtuje opinię publiczną, to nie są badania tak naprawdę, tylko to, co jest na Facebooku, to, co jest w takich gazetach internetowych, czasami to są teksty, nie wiem, kilkaset słów i to bardzo wpływa na opinię publiczną. I jeszcze tak, i ostatnia rzecz, że no niestety, ale polska historiografia czy historia Polaków, ale to należy to oczywiście ujmować w szerszym kontekście, bo Polska przedwojenna była wieloetniczna. Ta historia Polski i po prostu wydarzeń takich jak Wołyń, getto warszawskie, nie getto warszawskie, a powstanie warszawskie, mordy na Woli i tak dalej. Wiele takich wydarzeń, czy ja to nazywam wojną domową, po zakończeniu działań wojennych, czy też na przykład działania Andersa, które wspomniałem, o których mówiłem, są prawie zupełnie nieznane i ta koncentracja tylko i wyłącznie na Holokauście czy na historii Żydów powoduje, że traci się kontekst i bez tego kontekstu oczywiście nie ma zrozumienia, jak wyglądała sytuacja i stąd są różne wnioski, które często są błędne lub ułomne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko chcę dodać, że Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej prowadzi szerokie badania na przykład nad dziejami II wojny światowej i to zarówno w aspekcie okupacji niemieckiej, sowieckiej, terroru okupacyjnego niemieckiego, sowieckiego wobec obywateli polskich, ale także w kwestii dziejów Żydów, zagłady stosunków polsko-żydowskich. Więc takie badania są i będą prowadzone w najbliższych latach. Bardzo proszę, pan doktor Domański. Ja chciałem jeszcze tutaj dodać bardzo się cieszę z wypowiedzi tutaj z głosu pana profesora Mędykowskiego odnośnie kwestii badania okresu II wojny światowej i tej trzeciej fazy Holokaustu i badań nad ustaleniami, czy tymi supozycjami, że tak powiem, bo to ciężko nazwać ustaleniami wysuwanymi chociażby przez profesora Grabowskiego, bo wydaje mi się, proszę Państwa, że to byłoby znakomicie, gdyby nam się udało w procesie żmudnych badań przeanalizować tę trzecią fazę Holokaustu, ponieważ jest ona przedstawiana teraz dość mocno, to już też Mateusz wspominał, jako Holokaust bez Niemców, gdzie bardzo mocno akcentuje się rolę lokalnych społeczności, które przedstawia się jakby działały w ogóle samoczynnie, samoistnie, więc byłoby znakomicie, gdyby się rzeczywiście przeprowadzić takie szerokie badania i spróbowali przeanalizować, prawda, ile z tych wydarzeń, powiedzmy, które miały miejsce chociażby ujmowania Żydów na wsiach, ile było i odstawiania czy oddawania w ręce niemieckie, ile z tego wszystkiego było motywowanych antysemicko, ile było motywowanych chociażby elementem kryminalnym, stępienia norm społecznych, norm moralnych, bo przecież przestępczość pospolita w okresie II wojny światowej była bardzo mocno na ziemiach polskich, zwłaszcza na wsiach rozpowszechnianych. To nie bez powodu generał Komorowski wydał instrukcję numer 116 o zwalczaniu bandytyzmu, więc i osadzenie tego elementu kryminalnego skierowanego przeciwko Żydom, także w tym kontekście elementu kryminalnego skierowanego przeciwko Polakom, a wreszcie jaki odsetek, powiedzmy, z tych działań stanowiły akcje, które były tylko i wyłącznie motywowane steroryzowaniem społeczeństwa polskiego przez Niemców i zmuszaniem lokalnej społeczności do brania udziału w akcjach
w akcjach niemieckich. No, proszę Państwa, jeżeli pojawiają się publikacje, w których autor twierdzi, mam tutaj na myśli Andrew Kornbluta, w publikacji dotyczących procesu sierpniowego, książka August Trials jest ostatnio wydana przez niego, gdzie on twierdzi, że większość zbrodni, o których on pisze, czyli większość zbrodni z dekretu sierpniowego została popełniona bez uwikłania niemieckiego. No proszę Państwa, no to na jakiej podstawie działały te jednostki czy te formacje, które były przez Niemców tworzone? Przecież no to jest bezpośrednie ich uwikłanie, mam tutaj na myśli znane czy policję granatową, czy warty chłopskie, czy w ogóle administrację niemiecką szczebla gminnego złożoną z Polaków. No to jest bardzo wiele pytań w obszarze antysemityzmu, które no, wydaje mi się, że te badania zespołowe, czy szerokie badania podejmowane przez badaczy w odniesieniu do poszczególnych regionów jak najbardziej powinny być prowadzone i mają swoją przyszłość, prawda? No, żebyśmy się zmierzyli z tym tematem, bo to też jeszcze nawiązuje do wypowiedzi pana profesora, czy postulatu profesor Szajnok. No, proszę Państwa, my też, ja wiem, że mogę zostać oskarżony o politykę zrównoważenia, czy takie postrzeganie równoważenia, ale powinniśmy przemoc powojenną skierowaną przeciwko Żydom w ogóle osadzić w kontekście w ogóle przemocy powojennej. No to co zrobił profesor Zaremba, prawda, to jest też pewien krok, który też powinien zostać wykonany, żeby pokazać, jak rzeczywiście Polska wyglądała, że to nie jest tylko kwestia antysemityzmu i niewyniesienia pewnego doświadczenia z Holokaustu, ale w ogóle z ogólnych wtedy relacji i uwarunkowań społeczno-politycznych. Szanowni Państwo, tak podsumowując naszą dyskusję, chciałem powiedzieć, że dzisiaj wysłuchaliśmy szereg interesujących wystąpień. Nasza wiedza została bardzo mocno poszerzona na temat międzynarodowych aspektów pogromu kieleckiego i w ogóle stosunków polsko-żydowskich po wojnie. Zorientowaliśmy się, jak przedstawiały to media, czy to amerykańskie, czy izraelskie, czy polskie, właśnie tuż po tym wydarzeniu. I też analizowaliśmy, czy wysłuchiwaliśmy analiz dotyczących spojrzenia, czy obrazu pogromu kieleckiego w historiografii zagranicznej, głównie zachodniej. No z tego, proszę Państwa, wynika taki generalny wniosek, że ten punkt widzenia, który ukształtował się na Zachodzie z różnych powodów, o których tu mówiono, w wielu punktach jest odmienny od tego, który istnieje w Polsce, ale też trzeba podkreślić, że w Polsce również nie ma jakby jednolitego spojrzenia na pogrom kielecki i na relacje między Polakami a Żydami po wojnie, co widać zresztą w dyskusji naukowej między historykami czy badaczami generalnie w Polsce. Część z nich przejmuje tę interpretację czy propozycję interpretacyjną profesora Jana Tomasza Grossa, który w książce Strach sformułował taki postulat, żeby całą historię powojenną Polski jakby rozumieć czy patrzeć na nią, analizować ją przez perspektywę antysemityzmu obecnego we wszystkich częściach społeczeństwa, obecnego we wszystkich organach władzy, również komunistycznej. I właśnie to jest jakby pewien pogląd, który znajduje zwolenników i to myślę, że prace profesor Joanny Tokarskiej-Bakir właśnie płyną w tym kierunku, w tym nurcie. Natomiast jest też druga jakby szkoła patrzenia na pogrom kielecki i stosunki polsko-żydowskie, ta, która bardziej zwraca uwagę na badania źródłowe, bardziej chce dociekać nowych faktów, aby znaleźć jakąś podstawę do reinterpretacji tych wydarzeń, ale tylko w oparciu o nowe źródła, które się mogą pojawić, które możemy odkryć. Właśnie tu jest pewien spór, który wyraźnie widać. Ja się cieszę, że Instytut Pamięci Narodowej od ładnych kilku lat, właściwie kilkunastu lat zabiera głos w tej dyskusji, a od kilku lat tutaj w delegaturze w Kielcach trwają działania na rzecz i upamiętnienia, ale i prowadzenia poważnej dyskusji naukowej na ten temat. Tu chciałem bardzo pogratulować pani naczelnik, pani dyrektor Dorocie Koczwańskiej-Kalicie, która właśnie od kilku lat konsekwentnie realizuje właśnie takie podejście do tej problematyki, co jest jedynym moim zdaniem skutecznym sposobem na
wyjaśnienie tych wydarzeń i na pełniejsze też zrozumienie ludzi, którzy brali w nich udział. Bo przecież jeżeli rekonstruujemy kontekst historyczny, to nie po to, by usprawiedliwiać sprawców przestępstw na przykład, ale by zrozumieć ludzi, którzy czasami byli bardzo różni od siebie, byli po dwóch stronach barykady politycznej, którzy często spotykali się w sytuacjach, gdzie dochodziło do przemocy, i aby zrozumieć ich racje i motywy, które popychały ich do takich, a nie innych czynów. Więc myślę, że to jest też bardzo istotne i chyba dla historyków to jest rzecz najważniejsza, aby samemu zrozumieć i umożliwić rozumienie przeszłości innym. Także bardzo dziękuję uczestnikom dzisiejszej konferencji, dziękuję bardzo panom profesorom, którzy są z nami obecni online i bardzo proszę, żeby panowie pozostali z nami dalej, mimo nawet zakończenia tutaj obrad. Dziękuję również kolegom z IPN-u, którzy zajmują się badaniami problematyki polsko-żydowskiej i samego pogromu kieleckiego. I jestem przekonany, że ten kierunek działania, więc kierunek rzetelnych badań, rzetelnej, otwartej dyskusji, pomoże nam więcej zrozumieć i więcej wyjaśnić w kwestii pogromu kieleckiego i spraw polsko-żydowskich. Dziękuję Państwu za uwagę.